Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Radosław Gruca i zapraszam na kolejny odcinek audycji Katarzis na kanale YouTube Reset Obywatelski. Dzisiaj porozmawiamy o policji, temat, który mocno ogniskuje zainteresowanie opinii publicznej przez ostatnie tygodnie szczególnie, ale spojrzymy na ten temat szerzej. Mianowicie porozmawiamy z byłym wiceministrem spraw wewnętrznych i szefem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, panem Antonim Podolskim, o tym, po co jest policja i jak powinien w praktyce wyglądać nad nią nadzór. Dobry wieczór, panie Antoni. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Dziękuję bardzo, że przyjął pan nasze zaproszenie. Zacznijmy od podstaw. Pan jako ekspert sprawował ważne funkcje w administracji. Był pan między innymi wiceministrem. Nie nadzorował pan bezpośrednio policji, ale zasłynął pan różnymi diagnozami, które wywołały spore poruszenie, o których za chwilę porozmawiamy. Ale chciałem przede wszystkim pana spytać o to, po co w ogóle w demokratycznym państwie jest policja? To jest takie pytanie z gatunku prostych i oczywistych, na które odpowiedź wbrew pozorom nie jest taka prosta, ale spróbujmy to powiedzieć bardzo prosto. W demokratycznym państwie, w normalnym państwie, w którym niestety już od pewnego czasu nie żyjemy, policja dba o porządek i bezpieczeństwo publiczne i w demokratycznym państwie to powinno być tożsame z bezpieczeństwem obywateli. Bezpieczeństwo obywateli, zdrowie, życie obywateli powinno być tożsame z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. W sytuacji, kiedy te dwie rzeczy się rozjeżdżają, kiedy zaczyna się mówić, że policja stoi na straży państwa, a przypomnę, że w tej retoryce obecnie rządzącego obozu coraz częściej słyszymy, że policjant jest symbolem państwa, symbolem Polski, to pokazuje, że to główne zadanie się rozjeżdża, że to już nie jest zadanie, że nie jesteśmy w państwie demokratycznym, to znaczy policja nie jest definiowana tak jak w państwie demokratycznym, ale jak w państwie, no, nie chciałbym powiedzieć autorytarnym, ale jednak mającym inny charakter niż demokracja liberalna, w której żyliśmy do końca 2015 roku. Więc w skrócie, zadaniem policji jest dbałość o porządek i bezpieczeństwo publiczne, tożsame z bezpieczeństwem obywateli. W sytuacji, kiedy się okazuje, że bezpieczeństwo obywateli jest w kontrze, czy wręcz porządek publiczny jest w kontrze do bezpieczeństwa obywateli i policja bardziej zaczyna dbać o bezpieczeństwo państwa, to jak mówię, moim zdaniem przestajemy już mówić o państwie demokratycznym. No właśnie, rola policji w ostatnich wydarzeniach była fundamentalna. Mianowicie przez Polskę przelała się fala protestów. We wszystkich województwach praktycznie osoby zbulwersowane orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, łamiąc zalecenia związane z pandemią i gromadząc się spontanicznie, na to zwracam uwagę, no, były obiektem przemocy ze strony policji, przemocy, która oczywiście usankcjonowana jest w prawie jako środki przymusu bezpośredniego, ale było wokół tego sporo kontrowersji. Nie chodzi mi o to, żebyśmy zadawali sobie pytania o konkretne sytuacje, ale pan pisał o podziale społeczeństwa na dwa obozy i te dwa obozy starły się na ulicach, gdzie obóz przeciwników tych protestów, powiedzmy, znaczy, reprezentowała policja siłą rzeczy. Pan swego czasu mówił o tym, że jest to dramat Polski, właśnie podział na dwa obozy i proponował pan rodzaj federalizacji jako środek na to, by, zacytuję, różnice polityczne, społeczne i kulturowe konsumowały się na poziomie samorządowych województw. Czy może pan to rozwinął? Tak, chciałem tylko zaznaczyć, że te protesty odbywały się w warunkach obostrzeń, które zdaniem wielu konstytucjonalistów i prawników są nielegalne, więc to... Dlatego podkreślałem, że to spontaniczny charakter. Ale spontaniczny to
bym powiedział, że to jeszcze nie do końca oddaje. To znaczy wyroki sądów dowodzą, że te wszystkie obostrzenia były wprowadzane niezgodnie z prawem, co też pokazuje no, degrengoladę tego państwa, bo trudno wymagać od obywateli poszanowania prawa, jeżeli sama władza go nie szanuje. Ale wracając do federalizacji. Ja generalnie jestem zwolennikiem naśladowania dobrych praktyk, dobrych wzorów. I uważam, że skoro wyszliśmy z totalitaryzmu, autorytaryzmu po kilkudziesięciu latach i żeby było jasne, ten okres datuje od mniej więcej lat 30., powiedzmy, no może nie 26 roku zamachu majowego, ale na pewno już procesów brzeskich, aresztowania opozycji w roku 30. I wyszliśmy z tego tak naprawdę po 60 latach, wliczając II wojnę światową, a ten komunizm, to powinniśmy naśladować w wychodzeniu, dochodzeniu do demokracji i też zabezpieczaniu się przed powtórką kraje, które tą lekcję odrobiły. I tu zawsze podaję przykład Niemiec, które tego totalitaryzmu, choć to może trudno sobie wyobrazić, miały znacznie krócej niż my. Może NRD to nie, natomiast same Niemcy, no to jest tylko naprawdę tak niecałe 15 lat, powiedzmy, od dojścia Hitlera do władzy do końca II wojny światowej. I w tychże Niemczech postawiono na federalizację, na zdecentralizowanie policji, na pozbawienie służb specjalnych uprawnień śledczych. Przypomnę, że tam kontrwywiad nie może nikogo aresztować, tylko od tego jest z kolei policja federalna. Przypomnę również, że są tam zakazane referenda na szczeblu centralnym, ponieważ w ostatnim referendum na szczeblu centralnym wybrano Hitlera na Führera Niemiec. I dlatego uważam, że federalizacja, która w Niemczech się sprawdziła i która powoduje, że jest to państwo demokratyczne, mimo różnych pojawiających się resentymentów w tamtejszym społeczeństwie, są warte naśladowania. I federalizacja jest jednym z tego elementów. I federalizacja, która również moim zdaniem powinna objąć aparat bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie mówię tu o służbach specjalnych, o armii, ale mówię o tak zwanej policji, znowu użyję przykładu określenia niemieckiego, policji porządkowej, Ordnung Polizei, czyli tej, która ma właśnie dbać o porządek i publiczne bezpieczeństwo publiczne. I nie ale widzę powodu. O tym kanalizowaniu tych, jakby to miało tak się przekładać na ewentualne, Nie wiem, jaki jest pana cel, no, ale powiedzmy zminimalizowanie tej agresji, która charakteryzuje oba obozy. Panie redaktorze, powiedzmy sobie tak. Ja znowu tu odwołam się z kolei do przykładu innego państwa federalnego, najpotężniejszego w dalszym ciągu państwa świata, właśnie federalnego, mimo tych turbulencji, które obecnie przeżywają, czyli Stanów Zjednoczonych. Powiem tak, jeżeli ktoś jest zwolennikiem liberalizmu obyczajowego i przeciwnikiem dostępu do broni, to raczej nie zamieszka w Teksasie. Z kolei jeżeli ktoś ma ciągoty kowbojskie i konfederackie, nie zamieszka w Los Angeles, prawda, w Kalifornii. Więc to jest naturalny proces, że w federalnym państwie ludzie jakby wybierają miejsce, w którym chcą żyć. My co 4 lata, co 8 jesteśmy wszyscy zmuszani, połowa społeczeństwa, do życia w warunkach, które jej się nie podobają, tak? Których nie akceptują, dlatego że akurat ta większość, która wygra, narzuca je reszcie. Prawicowa część społeczeństwa odbierała przez wiele lat, że żyje w państwie nadmiernie liberalnym. My teraz, bo tak rozumiem, że jednak to jest nasza orientacja, odbieramy, że żyjemy w państwie coraz bardziej prawicowym, autorytarnym. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby dać ludziom wybór i dać w ramach federalnego państwa polskiego mieszkać tam, gdzie chcą i wśród ludzi, których poglądy podzielają, których wartości podzielają, gdzie na przykład jednym z elementów moim zdaniem byłoby nauczanie religii, rola kościoła, edukacja seksualna. Byłoby na pewno zadowolony z takich rozwiązań, a już... Znaczy pewnie do czasu. Tak. No, Gdańsk już pewnie mniej, tak? Ale jakby to się przekładało, jaka jest tutaj rola policji w tym wszystkim? Znaczy policja w tym wypadku, tak, policja moim zdaniem powinna podlegać władzom
dużych miast wojewódzkich, ponieważ miejskich, małych samorządów wiejskich oczywiście nie stać na utrzymywanie własnej policji, więc tu model policji wojewódzkiej z policją metropolitalną w dużych metropoliach, takich jak Trójmiasto, Warszawa czy aglomeracja śląska, by było jak najbardziej zasadne. Jest to także związane z tym, że ja bym był bardzo ostrożny przed daniem rządowi centralnemu nadmiernej siły policyjnej do represjonowania obywateli. Znowu do użycia przemocy, znowu odwołam się do przykładu Stanów. Trump bardzo chciał tłumić demonstracje swoich przeciwników, ale nie miał czym, dlatego że nie dysponował zwartą, tak jak u nas, policją państwową, którą mógł skierować do dowolnego stanu do tłumienia. Ma Gwardię Narodową, ale to wymaga użycia, to już jest, to są siły zbrojne, plus to są ludzie z danego stanu, więc też to różnie wygląda z ich chęcią do walki z własnymi obywatelami. I dlatego wyobraźmy sobie sytuację, że za porządek w stolicy odpowiada komendant stołeczny policji podlegający prezydentowi Warszawy, tak? I na pewno taki komendant nie dopuściłby do zajmowania gmachów rządowych, choć czegoś takiego nie było, prawda? Ale to są takie zadania... A takie które... były tłumaczenia tej takiej najbardziej spektakularnej zbiórki policjantów z całego kraju, że oni bronili parlamentu przed atakiem wściekłych kobiet. No tak, ale to tak samo by tego parlamentu bronił komendant stołeczny policji podległy prezydentowi Warszawy, bo żadnemu prezydentowi miasta nie zależy na zamieszkach w mieście. Poza tym rząd jeszcze już do ochrony budynków swoich ma służbę ochrony państwa. Marszałek Sejmu też bardzo rozładowuje i dowartościowuje Straż Marszałkowską. I na pewno tak, taka policja... Ma uprawnienia, broń, to bardzo dużo o tym swego czasu się mówiło. Tak, nawet szable zdaje się i ładne mundury kolorowe. Natomiast mówiąc poważnie, taka policja moim zdaniem też bardziej związana z lokalnymi władzami, z lokalnym społeczeństwem byłaby bardziej ostrożna w represjonowaniu własnych obywateli. Ponieważ też w tym wypadku by to była policja po prostu miejscowa, która taka policja podległa władzom województwa też by troszeczkę uniemożliwiała te przerzucanie policjantów, prawda, z jednego punktu kraju do drugiego. To przekonanie, że komendant miejski nie może być długo komendantem w jednym miejscu, bo ulega korupcji, tak? Więc od zwalczania korupcji są służby wewnętrzne policji, a nie, znaczy takie przerzucanie policjantów i unikanie ich związania się z terenem jest raczej charakterystyczne właśnie dla państw, moim zdaniem, które definiują policję jako pilnującą obywateli, a nie ich broniącą i unikającą tego właśnie, żeby policjant za bardzo nie wszedł w związki z obywatelami, bo dla mnie te argumenty o korupcji są po prostu śmieszne. Moim zdaniem chodzi o to, żeby nie utożsamiał się za bardzo z miejscowym społeczeństwem i to jest zaszłość moim zdaniem komunizmu, jeszcze też II Rzeczypospolitej, gdzie rzeczywiście też uważano, że policjant jest symbolem państwa. Panie Antoni, chciałem spytać tak szerzej, jeśli chodzi o nadzór w ogóle polityczny nad policją. Dużo się o tym mówi, dyskutuje. Popularna jest taka teza, że policja powinna być wolna od polityki, powinna robić swoje, niezależnie od tego, co są takie powtarzane mantry obecnego komendanta, że policja interweniuje niezależnie od politycznych poglądów, zawsze równo w stosunku do wszystkich osób, które łamią prawo. Czy rzeczywiście jest tak, że politycy nie powinni się w ogóle wtrącać w działania policji, bo w teorii sprawa wydaje się prosta, a dyskusja o tym, na ile politycy powinni mieć kontrolę, trwa w policji od lat. I na czym stanęło dzisiaj? Jakby pan dzisiaj mógł nam zdiagnozować tę sytuację? To znaczy tak, politycy nie powinni się wtrącać w bieżące działanie policji, natomiast co nie znaczy, że nie powinni w imieniu społeczeństwa jej nadzorować. Jestem przeciwnikiem rozwiązań i wierzenia, że powinno się powołać niezależny właściwie od wszystkich i niekontrolowany przez nikogo korpus policji, której komendanci będą kadencyjni
i którzy dzięki temu będą niezależni. To znaczy, a dlaczego jestem przeciwnikiem? Ja jestem przeciwnikiem, dlatego że uważam, że to jest sprzeczne z nadzorem demokratycznym nad służbami. Znaczy, policja niezależna od władz cywilnych, od obywateli, moim zdaniem to nie jest model demokratyczny, tak? Policja, znowu odwołuję do tak ulubionego przykładu polskich policjantów, czyli zdecydowanych interwencji policjantów w Stanach. Ja przypomnę, że policjanci w Stanach są po pierwsze, nie ma policji ogólnopaństwowej, tylko są policje po prostu federalne, miejskie i stanowe, które podlegają, są wreszcie szeryfowie wybieralni, prokuratorzy są wybieralni, prawda, komendant, funkcja komendanta policji, szefa Departamentu Policji jest funkcją w ramach magistratu, tak to określmy, na przykład dlatego mówi się Departament Policji, tak, w Stanach nie ma komendy policji w mieście, tylko jest departament, to tak byśmy na nasze przykład, to byśmy powiedzieli, że to powinien być departament w Urzędzie Miasta Warszawy na przykład, tak, z szefem. On mógłby być policjantem, ale mógłby być cywilem. Ja też nie widzę powodu, dlaczego policją, jeśli chodzi o zarządzanie, nie mogą zarządzać cywile. Policja w Polsce jest maksymalnie zmilitaryzowana, umundurowana i właściwie na każdym szczeblu znowu się uważa, że musi to być funkcjonariusz. Dlaczego funkcjonariusz musi zajmować się logistyką? Dlaczego funkcjonariusz musi zajmować się kadrami, zakupami? Dlaczego wreszcie menadżer nie może zarządzać policją? Największe zmiany w hiszpańskiej policji, właściwie unowocześnienie jej, dokonał były prezes banku, którego poznałem i który zresztą opowiedział mi parę anegdot o tym, jak właśnie unowocześniał hiszpańską policję. Między innymi jeden z takich przykładów, to Państwu opowiem, że powiedział, że poda mi jeden przykład, ale potem powiedział, że nie, że właściwie powiedział, to dla Ciebie to nie będzie dobry przykład, bo Wasz klimat do temu nie pasuje. A się pytam, no ale powiedz, o co chodzi. No ja ich wszystkich przesadziłem na motocykle, to znaczy jak tylko można było, policjantów przesadziłem na motocykle, żeby byli widoczni na ulicach, żeby ich było więcej, zamiast po dwóch w samochodzie, to każdy dostał motocykl, ale to miało również praktyczną jedną stronę. Ja się pytam, jaką? No właśnie w waszym klimacie to tak nie ma znaczenia, a u nas miało znaczenie, bo na motocyklu się trudno śpi w bocznej ulicy, więc, bo można spaść. Ale te zmiany, tych zmian dokonał cywil, tak? Bo tam mieli duży problem z nieefektywnością policji i minister spraw wewnętrznych po prostu wziął cywila. Ja przypomnę, że symbol przez polską prawicę bardzo czczony Giuliani, który teraz się trochę skompromitował już po prostu staniem po stronie Trumpa do końca, ale który był symbolem tej polityki, prawda, zero tolerancji i prawda tej... To przypomnijmy, o co chodzi, bo to też jest bardzo często przywoływany przez prawicowych polityków przykład, czyli Rudolf Giuliani jako rządzący Nowym Jorkiem tłumaczył i lansował taką tezę, że nawet pozostawienie drobnych przestępstw, takich tak, jak tutaj była taka przysłowiowa zbita szyba, powoduje, że to jest zachętą, jak rozumiem, do wzrostu bardziej takiej popularnej, niebezpiecznej przestępczości. Tak. I tak wydawało się, że ta teza się broni, chociaż potem było wielu krytyków, którzy wskazywali na to, że tak, przestępstwa temu były fałszywe. Tak, ale mi chodzi też o to, że to był cywil, jakbyśmy powiedzieli. Znaczy reformatorem nowojorskiej policji był znowu cywil, tak, z punktu widzenia policjantów. My żyjemy, ja już nie chcę wchodzić również w siły zbrojne, w ich rolę, ale trochę odwołując się do tradycji II Rzeczypospolitej, to znaczy powtarzamy różne tamtejsze błędy właśnie policjant symbolem państwa, wódz naczelny, który musi być wojskowy, niezależny od polityków. A w państwie demokratycznym obywatele właśnie za pomocą polityków, właśnie za pomocą rządu, parlamentu kontrolują i rozliczają aparat przemocy, który ma ich bronić i który jest utrzymywany, co ważne powiem, z ich podatków. Przeprowadźcie państwo czasem taką, chociaż właściwie to nie wiem, w obecnych czasach i reakcji policji, to może nie będę do tego zachęcał. W dawnych czasach mi się zdarzało,
wywoływać trochę taki szok poznawczy u policjanta, kiedy mu mówiłem, pan jest przeze mnie zatrudniony, tak? I to mówiłem nie jako wiceminister spraw wewnętrznych, tylko jako obywatel przy jakimś kontakcie, kiedy najczęściej odmawiano interwencji. Pan jest przeze mnie zatrudniony, dlatego że ja z naszych podatków pan jest utrzymywany. Pan nie jest funkcjonariuszem jakiegoś państwa bliżej nieokreślonego, jakiegoś bytu idealnego, tylko pan jest przez obywateli pracujących, płacących podatki, zatrudniony po to, żeby nas chronić, a nie żeby nas pilnować, tak? Bo taka jest funkcja policji. Od stania na straży państwa jest armia, służby specjalne. Policjant, moim zdaniem, jeszcze raz potwierdzę, i co mówiłem w innej audycji, w której się spotkaliśmy, jest symbolem państwa takim samym jak lekarz czy pielęgniarka na przykład w obecnych czasach, czy nauczyciel. To jest urzędnik, jeszcze raz powiedzmy, urzędnik, funkcjonariusz, znowu u nas pojęcie funkcjonariusz, urzędnik się rozmyło, tak? Jest funkcjonariusz, jest czymś lepszym od urzędnika. Właściwie nie wiadomo dlaczego, tak? Bo prawda, ale jeżeli życie. Pan już sprowokował mnie do dyskusji o tym, znaczy o różnicy między pilnowaniem przez policję a zapewnianiem bezpieczeństwa, no to te różnice mocno uwydatniły się właśnie w przypadku protestów kobiet, szczególnie tych zajść na Placu Powstańców, gdzie Warszawy, gdzie skierowano funkcjonariuszy biura, funkcjonariusz antyterrorystyczny. Operacji antyterrorystycznych, to się chyba tak nazywa, tak. To jeszcze się inaczej teraz nazywa, ale chodzi o antyterrorystów. W każdym razie, no i oni, ich pojawienie się w ogóle wywołało konsternację w tłumie, który czuł się atakowany wręcz przez faszystowskie bojówki, tak przynajmniej okrzyki na to wskazywały. I podczas gdy policja tłumaczyła, że próbowała właśnie protestujących bronić. Czy tutaj mamy do czynienia z jakimś błędem w matriksie policyjnym, czy może powinniśmy przeanalizować to właśnie pod kątem zmiany i przełożenia tego ciężaru działania policji, czy też oczekiwań polityków w stosunku do policji na pilnowanie i gaszenie tych protestów, taką funkcję mrożącą, czyli jeżeli protestujący raz czy drugi zostanie przestraszony, to 14 razy się zastanowi, zanim pójdzie na kolejny protest. Czy pan obserwuje to w obecnej sytuacji? Znaczy, właściwie to powinienem odpowiedzieć, że nie mając dostępu do całości sprawy, jak ona wygląda, trudno wyciągać wnioski. Ta sprawa mnie od początku zaskakuje i szczerze mówiąc jej nie rozumiem. To znaczy użycie antyterrorystów, jeszcze do tego, z tego co opisały media, uzbrojonych, wyposażonych w broń palną, w kaburach o tak zwanych operacyjnych, czyli no mówiąc pod pachą, jak to się tak kolokwialnie mówi, i wpuszczenie ich w tłum jest wbrew wszelkim zasadom. I można się zastanawiać, czy znaczy dla mnie to było przede wszystkim bezmyślne, tak? To znaczy to, co oni potem zrobili, było już jakby skutkiem tego bezmyślnego kroku. Tak. Użycie ich było kompletnie też niezrozumiałe z punktu widzenia takiej, bym powiedział, pragmatyki działania w takich sytuacjach, ponieważ tłum nie był agresywny, nie zachodziła potrzeba wyciągnięcia z tłumu, agresywnego tłumu rzucającego kamieniami prowodyrów, którzy do tego zachęcają i walczą z policją, tak? To ja jeszcze pozwolę sobie jedną rzecz tylko wtrącić. Po pierwsze przypomnieć, jak wyglądały te wydarzenia. To były protesty, które pierwotnie miały być zorganizowane pod Sejmem. Protestujący zdecydowali w związku z tym, że Sejm został otoczony jakimiś totalnymi siłami policyjnymi, organizatorki stwierdziły, że przeniosą ten protest. On przeniósł się pod siedzibę Telewizji Polskiej, która była oskarżana, moim zdaniem słusznie, o sianie propagandy rządowej. I w pewnym momencie, kiedy protestujący już chcieli się rozchodzić, policjanci ich otoczyli i uniemożliwiali im odejście. I wtedy też wprowadzono oficerów BOA, co wywołało sceny dantejskie. Jedna z tych spraw, opisana zresztą przeze mnie w OKO.press, znalazła się w prokuraturze. Ale chciałem spytać, ponieważ też nasi komentujący, którzy są bardzo ważnym uczestnikiem naszego programu, zwracają uwagę,
i wytykają wręcz panu, że policja w czasie pana rządów przeprowadziła taką akcję przeciwko kibicom, znana akcja Widelec, to były zatrzymania kibiców, dość no, taka szeroko zakrojona operacja, ale chciałem o to spytać pod tym kątem, że z tego, co tłumaczyli mi oficerowie policji, to właśnie oficerowie BOA bywają kierowani na tego typu akcje, jeżeli mamy do czynienia z grupami, które powszechnie znane są z agresji, z możliwych awantur i tak dalej. No tutaj jakby kobiety pokojowo protestujące, nawet jeżeli dość wulgarnie, no nie wydają się być takim zagrożeniem. Dlatego też podbijam pana wątpliwości. Tak. Znaczy cieszę się, że również jesteśmy słuchani, również mam wrażenie przez zwolenników obecnej władzy, ponieważ akcja Widelec to jest taka mantrowy przykład z cyklu a u was biją murzynów, tak? Więc jak tylko zaczyna się gdzieś dyskusja o policji z udziałem wyższych urzędników czy funkcjonariuszów rządów innych niż pisowskie, to właśnie wraca kwestia akcji Widelec i strasznych rzeczy, które się tam działy. To znaczy, jeżeli ktoś porównuje kibiców, tak zwanych kiboli, do protestujących kobiet, to już właściwie na samym początku. Bezprzedmiotowa. Tak, znaczy może nie bezprzedmiotowa, ale przestajemy dyskutować o argumentach. Jeszcze raz powiem, ci ludzie są przygotowywani do reagowania, do zatrzymywania, neutralizowania, jak to się nieładnie w języku naszym zawodowym mówi, groźnych przestępców, groźnych ludzi. I szczerze mówiąc, mam wrażenie, nie przypominam sobie, żeby ich trening, ich ćwiczenia obejmowały obezwładnianie czy doprowadzanie w sposób łagodny osób, które inaczej reagują. To znaczy, ja nie powiem, że to są jakieś maszyny do zabijania, prawda, ale są to ludzie trenowani, których ma się wyrobić nawyk, że określonego zachowania przeciwko przestępcom i szczerze mówiąc, jeżeli ktoś ich, ja najmniej winię tych ludzi, tych oficerów, tak, to znaczy im wydano rozkaz, żeby reagowano, oczywiście powinni się zastanowić nad tym, każdy ma własny rozum, ale wydano im rozkaz, że mają interweniować w tłumie tak, jak potrafią. No to zrobili to tak jak potrafią. Bogu dzięki, że nikt nie wpadł na pomysł, żeby skierować tam żołnierzy Gromu na przykład, bo byśmy mieli do czynienia z jeszcze bardziej dantejskimi scenami i naprawdę już prawdopodobnie ofiarami. Natomiast ja w dalszym ciągu wracam do tego. Ja nie jestem jakimś zwolennikiem tego, nie miecz karaj, lecz rękę, ponieważ uważam, że konsekwencje należy wyciągać zarówno jako wobec wykonawców, jak i osób, które kazały takie akcje przeprowadzać, ale myśmy byli naprawdę moim zdaniem o krok od tragedii i myślę to, że takie sytuacje się nie powtórzyły, że już powstrzymano tego typu działania, wynikły z tego, że jednak mimo wszystko ktoś, nie wiem czy na szczeblu ministra, czy komendy głównej, jednak wyobraził sobie, co by się stało, gdyby w tym tłumie, powtarzam, ten interweniujący gwałtownie z tą pałką metalową, teleskopową funkcjonariusz BOA został wywrócony, przewrócony i by mu na przykład wypadł pistolet, tak? I ktoś by ten pistolet podniósł. To jego koledzy, wyszkoleni, co należy robić, jeżeli kolegę się obezwładnia i rozbraja, to rozumiem, żeby jakby intuicyjnie czysto zaczęli strzelać, tak? I tak. Potem by się tłumaczyli, że reagowali... Tak, byli szkoleni, tak? To oni nie są w ogóle szkoleni na tę okoliczność. To jest temat na osobną dyskusję, ale skoro pan już zahaczył o tą kwestię, tym bardziej, że nasi forumowicze zwracają uwagę na to, jak kapitan Stratford, którego pozdrawiam, że policjanci mają też kredyty, a Marek Jurkiewicz pisze, że proszę gościa, nie wiemy, jaki wydali im rozkaz. To też jest zasadnicze i też prowadzi mnie do takiego fundamentalnego pytania, którym chciałem podsumować, też zasygnalizować tak. Ciąg dalszy, gdzie będziemy rozmawiać o odpowiedzialności indywidualnej funkcjonariuszy i postępowaniach dyscyplinarnych, o sprawach, które trafiają do Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale chciałem pana spytać, jeżeli społeczeństwo, obywatele mieliby potrzebę, no załóżmy, że
Znane są zarzuty medialne dotyczące nadmiernej brutalności policji, ja je absolutnie podzielam, nawet jestem bardziej radykalny, ale załóżmy, odejdźmy od tego, załóżmy, że takie fakty są bezsporne, bo dyskusja jest gorąca, ale załóżmy, że jest taki bezsporny fakt i obywatele chcieliby rozliczyć osoby decyzyjne. To kto jest najbardziej odpowiedzialny realnie, formalnie za tego typu zachowania policji, to do kogo mielibyśmy się zwrócić? Kto powinien być taką osobą, instytucją, ale nie chcę mówić o instytucji, mówię bardziej o odpowiedzialności osobistej, która w moim przekonaniu zarządów PiS-u zupełnie się rozmyła, czego dla mnie takim emblematycznym przykładem jest to, że nawet jak wysyłam pytania do ministerstw, to dostaję odpowiedzi od jakiegoś tam zespołu prasowego albo centrum medialnego. No to pokazuje tak samo, jak pytam o to, jakie decyzje podjął konkretny prokurator, to znaczy jaki prokurator prowadzi poszczególne śledztwo, to też nie dostaje odpowiedzi, więc ta odpowiedzialność jest rozmyta. A gdybyśmy chcieli ją jednak zmyć, tak, i wyłonić z niej takie osoby, instytucje, funkcje publiczne, które powinny być adresatem naszych zastrzeżeń i ewentualnych rozliczeń, nie mówię o zemście, mówię o po prostu odpowiedzialności politycznej. To do kogo mielibyśmy się zwrócić, szczególnie patrząc na ostatnie wydarzenia i użycie policji w sprawie, ja bym powiedział przeciwko protestującym, ale to moja opinia. Dobrze, więc tak, zanim na to odpowiem, tylko jeszcze wrócę do tej kwestii pytania, że jakim wydano rozkaz. Tak. Ja przypomnę i tu się powołam już na byłych policjantów, między innymi generała Adama Rapackiego i innych generałów policyjnych, którzy w swoim głośnym oświadczeniu właśnie wtedy, kiedy policja najbardziej brutalnie reagowała, kiedy mówiono o wprowadzeniu wręcz stanu wyjątkowego, przypomnieli, że policjant składał przysięgę, która powoduje, że powinien rozważyć, czy rozkaz, który otrzymuje, nie jest bezprawny. Więc to nie jest tak, że policjant jest, właśnie tu jest to nieporozumienie, że dostałem taki rozkaz, wobec tego nic mnie nie obchodzi i tak działam. To jest moim zdaniem znowu tłumaczenie policjanta nie w państwie demokratycznym. To jest tłumaczenie policjanta, który stoi na straży państwa, a nie na straży porządku i bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa obywateli. Teraz o odpowiedzialności. Jest rozdzielna odpowiedzialność polityczną od odpowiedzialności służbowej. Odpowiedzialność polityczną ponoszą ministrowie, wiceministrowie, którzy nadzorują policję. Odpowiedzialność służbową ponoszą ludzie dowodzący. W tym wypadku na przykład BOA, to jest cały łańcuszek, bym powiedział, od dowódcy tej jednostki, który zresztą się w prasie pojawiły tłumaczenia, że on o niczym nie wiedział i w ramach protestu zamierzał się podać do dymisji. Jeżeli by to była prawda, to znaczy, że nie podzielał tego użycia w ten sposób policjantów, co znaczyłoby, że to potwierdzało naszą tezę, że ono było niewłaściwe. To tak tylko zwracam uwagę, że tutaj w ramach tych plotek, które pojawiały się w przestrzeni publicznej, policja sama sobie zaczynała przeczyć, prawda? Przepraszam, ale powiem, że to nawet nie plotki, tylko to jest taki spin, czyli jakby przekaz, który jest kierowany od policji, i powiem szczerze, że bardzo mnie boli to, że media nie potrafią tego spinu weryfikować. No więc, właśnie na logikę to ono nawet jest, nawet z tego spinu, jak pan mówi, można to wyciągnąć. Takie wnioski. Więc reasumując, moim zdaniem jest jasne, że odpowiedzialność polityczną ponoszą politycy, odpowiedzialność służbową ponoszą dowódcy, a równocześnie każdy z funkcjonariuszy ponosi odpowiedzialność jako funkcjonariusz, jako obywatel, który musi oceniać, czy polecenie mu wydane było zgodne z prawem, czy nie. Czy na przykład, ja mówię, na samym końcu traktuję tych funkcjonariuszy BOA, ale to, że oni jednak się nie zastanowili, w jaki tłum i wobec kogo ich posyłają i przeciwko komu oni wyciągają te pałki teleskopowe, no to też nie najlepiej świadczy, bym powiedział, o ich zdolności oceny sytuacji, tak to delikatnie powiedzmy. No tak, ale patrzymy to w takim razie już kończąc, takim razie dwa pytania kończące, no bo mówi się o wojsku, się tak mówiło często, że żołnierz powinien odmówić rozkazów, które wyglądają na sprzeczne z prawem.
To chodzi o to, żeby odejść od zasady ślepych bagnetów, czyli ślepego wykonywania poleceń. I ja znowu wracam z jednej strony do pytania o odpowiedzialność polityczną, bo rozumiem, że ona by tutaj spoczywała na szefie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tym bardziej, że Mariusz Kamiński ma tak szerokie kompetencje, które już przekroczyły kompetencje generała Kiszczaka w PRL-u, patrząc przynajmniej formalnie nad nadzorem. Ktoś kiedyś to przeanalizował, ale... No chyba jeszcze nie, ale... No, to jest porównywalne, ale generalnie zgodzimy się, że to są zbliżone kompetencje. Brak to znaczy, nie dysponuję na szczęście wojskami wewnętrznymi, bo zresztą sam je likwidowałem, więc się cieszę zresztą, że tego narzędzia PiS już nie ma, bo przypomnę, że istniały jeszcze jednostki nadwiślańskie i było wojsko, które właśnie można było użyć razem z policją do tłumienia zamieszek, więc to tego szczęśliwie ktoś... Macierewicz notabene, ale to od siebie. No, i właśnie chyba w efekcie tych doświadczeń ktoś wpadł jednak na pomysł, doszedł do wniosku, że i ja odpowiadałem za to w końcówce lat 90. za rozformowanie nadwiślańskich jednostek wojskowych. To byli tacy żołnierze. Tak. Znaczy, chociaż wiele osób mnie za to krytykowało. Ale no, ja pana chwalę i myślę, że... Dziękuję. Ale kończymy, bo też mamy drugiego gościa, którym będzie pan naczelnik Tomasz Oklejak, który nam opowie o tym, jak wyglądają postępowania dyscyplinarne w stosunku do policjantów. I dlatego pytam także o tą kwestię odpowiedzialności bardziej politycznej. Ponieważ jest szereg przesłanek do tego, żeby twierdzić, że jednak policja decyzją odgórną, czyli no, od komendanta niżej, stara się pokazać, czy między innymi była taka głośna sprawa postępowania dyscyplinarnego 6 funkcjonariuszy z Żoliborza, czyli dzielnicy wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, którzy nie zainterweniowali, kiedy wieszano na płocie obraźliwe hasło, na płocie domu Jarosława Kaczyńskiego. O tym będziemy rozmawiać jeszcze w drugiej części, no ale wobec tego chciałem pana spytać, bo też bardzo często konfrontuję się z naszymi komentującymi na forum, którzy mówią, że no, to nie może być tak, że policjant poddaje się rozkazom, powinien się zbuntować. Tymczasem o tym, jak wyglądają skutki takich buntów, będziemy rozmawiać w kolejnej części tego programu. A jak pan to sobie wyobraża? Bo rzeczywiście co do idei bardzo mi się podoba. Natomiast patrząc na pragmatykę tego, jakie są możliwości zbuntowania się czy zakwestionowania decyzji przełożonych, no to ja powiem szczerze, tak jak nie oczekuje się od kobiet, które są w ciąży zagrożonej bohaterstwa w postaci aborcji, to ja powiem szczerze, nie oczekuję bohaterstwa od policjantów, którzy rzeczywiście poświęcili bardzo często wiele lat swojego życia po to, żeby móc iść na emeryturę. To też jest wyjątkowa służba. Między innymi oczywiście to często jest misja. No i są w trudnej sytuacji. Jakby pan to ocenił? Jak to się przekłada na odpowiedzialność? Znaczy, ja bym powiedział tak, nikt nie oczekuje bohaterstwa, ale oczekuje przyzwoitości. To tak bym to spuentował. To nie jest tak, że nie ma życia poza policją i nie ma życia poza resortem spraw wewnętrznych. Uważam, że każdy wstępując do służby mundurowej, składając przysięgę, powinien sobie odpowiedzieć na pytanie każdego dnia właściwie służby, czy to, co w tej służbie robi, czy to, co od czego od niego oczekują albo mogą oczekiwać, jest zgodne z tym, po co do tej służby przyszedł. I nie mówię teoretycznie, bo sam mam doświadczenie takie, że kiedy w początku lat 90. wstąpiłem do nowo tworzonych służb specjalnych Urzędu Ochrony Państwa i kiedy w drugiej połowie lat 90. w ramach zmiany władzy i powrotu do władzy obozu postkomunistycznego, również niestety w Urzędzie Ochrony Państwa nastąpiło objęcie, moim zdaniem zbyt szybko i zbyt dużym zakresie, kluczowych stanowisk przez funkcjonariuszy byłej Służby Bezpieczeństwa, co do których być może niesłusznie, jak potem się okazało, ale co do których prodemokratycznych i jakby postaw nie miałem zaufania, po prostu z tej służby wystąpiłem, a miałem odsłużonych ileś lat, straciłem prawo do emerytury i można było się odnaleźć w życiu cywilnym, więc ja tu może jestem zbyt surowy,
ale operuję własnym przykładem i zwalniając się, byłem świeżo po ślubie, nie miałem gdzie mieszkać, musiałem, nie miałem szczęśliwie kredytu, więc można. To znaczy, to nie jest tak, że żyjemy w państwie totalitarnym, gdzie najlepiej płatną pracą jest płaca policjanta. To nie jest Białoruś, gdzie rzeczywiście tak zwani siłowicy, występując z policji, tracą mieszkania, tracą wszystko. Tak więc naprawdę jest życie poza policją i gratuluję tym 6 policjantom z Żoliborza, którzy wybrali przyzwoitość. Mam nadzieję, że kiedyś Rzeczpospolita ich za to wynagrodzi. Bardzo dobra puenta. Bardzo dziękuję panie Antoni za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Myślę, że była bardzo inspirująca. Zapraszam, ponieważ wiele tematów, które zahaczyliśmy, moim zdaniem powinno być dalej jeszcze rozwijanych, także mam nadzieję, że będzie pan jeszcze naszym gościem. Dziękuję, życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo nawzajem. Dziękuję do obowiązków rodzinnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym gościem był Antoni Podolski, były wiceminister i szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. A teraz już szybko i płynnie przechodzimy od tej konstatacji, którą mam nadzieję, że słyszał nasz drugi gość, pan naczelnik Tomasz Oklejak, reprezentujący poza sobą także swój departament. Pan jest naczelnikiem zajmującym się między innymi sprawami policjantów i ich postępowaniami dyscyplinarnymi. Słyszał pan ostatnie słowa naszego poprzedniego gościa o tym, że policjant może się zawsze zbuntować i no cóż, straci emeryturę, ale może się odnaleźć w cywilnym życiu? No, powiem panu, że teraz nawet ma większe szanse w sensie emerytury, bo emerytura policyjna już nie jest taka korzystna, jak była kiedyś, w takim sensie, że po 25 latach dopiero funkcjonariusz nabywa pierwsze prawo do pierwszej emerytury, więc to jest taka odległa przyszłość dla młodych policjantów teraz przyjętych do służby. To ona może jeszcze być dla tych, którzy wcześniej byli przyjmowani, może odgrywać znaczenie, ale już coraz mniejsze. No tak, ale też z rozmów, ja tak powiem, moich kuluarowych, nieoficjalnych, z gliniarzami w krwi i kości, ludźmi, którzy całe życie chcieli być w policji, uważają, że to jest jakaś misja, służba i to jest część ich osobowości, życia. Czy oni mają jakiekolwiek możliwości zbuntowania się przeciwko działaniom swoich zwierzchników, które noszą znamiona bycia bezprawnymi, a czasami są ostentacyjnie bezprawne? Czy to w ogóle w praktyce występuje taki... Musimy to odróżnić jakby dwie sytuacje. Pierwsza to jest zachowanie przestępne, a drugie bezprawne, bo jest rozkaz przestępny i rozkaz bezprawny. Jeżeli rozkaz jest przestępny, to z artykułu 58 wynika, policjant ma obowiązek odmowy wykonania takiego rozkazu i zawiadomienie komendanta głównego w takiej sytuacji. Natomiast nieco inna sytuacja jest z rozkazem bezprawnym, które nie jest rozkazem przestępnym, tak? Czyli jeżeli nie wypełnia znamion przestępstwa, a jest naruszeniem przepisów. Proszę pamiętać, że policja, każdy organ państwa musi działać na podstawie przepisów prawa, nie? Czyli musi być podstawa do każdej sytuacji, każdych czynności, którą wykonuje. Jeżeli nie ma tej podstawy, no to możemy już zacząć mówić, no to już w zależności oczywiście od przypadku, możemy w takiej sytuacji mówić o rozkazie bezprawnym. Rozkaz bezprawny policjant musi wykonać, natomiast odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi rozkazodawca. Jeżeli policjant nie wykona takiego rozkazu bezprawnego, to może mieć wszczęte postępowanie dyscyplinarne za odmowę wykonania rozkazu polecenia. To 132 artykuł, tam są jest konkretnie wymieniona przesłanka właśnie do niewykonania rozkazu. I teraz tu wskażę też na pewną różnicę pomiędzy policją a wojskiem, na przykład w zakresie odmowy wykonania rozkazu przestępnego. W przypadku, jeżeli policjant odmówi wykonania takiego rozkazu, jemu może zostać oczywiście wszczęte postępowanie dyscyplinarne i w najgorszym przypadku może zostać wydalony ze służby. Natomiast żołnierz, jeżeli odmówi wykonania rozkazu, pójdzie siedzieć. No to jest przestępstwo, odmowa wykonania rozkazu w przypadku żołnierzy. To jest to taka drobna różnica pomiędzy... Drobna, fundamentalna.
Tak jest. No, więc to w tym zakresie. Natomiast no, kwestia jest jakby odpowiedzialności rozkazodawcy, nie, za takie sytuacje, jeżeli dochodzi, no, pytanie czy jest, że tak powiem, znajdziemy osobę, która będzie chciała ścigać osobę, która wydała ten rozkaz. Rozkaz bezprawny, czyli rozkaz taki, prawda, za który odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi. No i tutaj... Znowu wracamy tutaj do tej odpowiedzialności. Nie wiem, czy pan akurat to słyszał, ale to rozmycie odpowiedzialności jest no, dość powszechne w państwie PiS. Zresztą pokazują to też zdarzenia ostatnie, tak, gdzie znowu się okazuje, że nie wiadomo, kto był dowodzącym operacją, między innymi zabezpieczenia tak zwanego operacją na Placu Powstańców w Warszawie, gdzie doszło do tego, że oficer BOA pałką teleskopową walił po głowie, czyli nawet gdyby miał prawo do użycia tej pałki, to i tak nie uderza się w głowę nigdy. Więc tutaj są dość ewidentne złamania przepisów, czy też działania bezprawne i okazuje się, że znowu nie mamy śladu informacji o tym, żeby on odpowiedział za swoje czyny. No myślę, że jest, co do ustalenia. Pytanie, czy to jest pokazane, bo to co do zasady w sztabie jest, takie rzeczy się dzieją. Mam trzymać pana za słowa? Kto ma to? Ja się staram, nie udaję. Biorę to osobiście. Powiem panu jedną rzecz, która jest a propos użycia funkcjonariuszy BOA. Zupełnie jakby z innej beczki, ale to pokazuje, bo to też było wcześniej wspomniane o wykorzystaniu funkcjonariuszy jakby niezgodnie z celem, do którego są szkoleni. Prawda? W Belgii swego czasu po zamachach terrorystycznych wojsko, chyba do tej pory to wojsko na ulicach funkcjonuje, pełni służbę. I byłem swego czasu na takiej konferencji właśnie, gdzie przedstawiciele resortu obrony belgijskiego omawiali właśnie, jakie są doświadczenia wynikające z tego, że wojsko się pojawiło na ulicy, że wojsko, że tak powiem, kontaktuje się ze społeczeństwem tam. I na tym tle widać było wzrost skarg obywateli, bowiem no, żołnierze nie funkcjonują jakby w strukturach miasta, nie? Oni są zupełnie do czego innego szkoleni. Podobnie jak ci funkcjonariusze BOA, do innych zadań. Oni realizują po prostu inne zadania. I na tym tle Belgii się pojawiła masa skarg całych takich drobnych, dotyczących niewłaściwego zwracania się do obywateli gdzieś tam w metrze. Żołnierz stał, ktoś komuś zwrócił uwagę, chciał zareagować i te reakcje były nieadekwatne i jakby społeczeństwo było zaskoczone no tak, reakcją żołnierzy na takie postępowanie. To trzeba też brać pod uwagę jakby przy zlecaniu różnym służbom zadań, które jakby nie należą na co dzień do ich właściwości, ale też z punktu widzenia na przykład sił zbrojnych jest ważne, żeby przygotowywać, bo te zadania jakby stricte wojskowe też już jakby odchodzą do przeszłości. One się zaczynają zmieniać. Tak jak teraz mamy reakcję z pandemią, proszę zobaczyć, w Europie wojsko jest coraz częściej wykorzystywane. Wszelkiego rodzaju sytuacje kryzysowe, wojsko jest wykorzystywane i to musi też jakby wojsko przygotować swoich żołnierzy do tego, żeby we właściwy sposób reagowało. No i podobnie, jeżeli jest zamysł taki, żeby Biuro Operacji Antyterrorystycznych brało udział, no to też trzeba wskazać te drobne różnice pomiędzy no chociażby tymi protestującymi, prawda, między kibicem a kobietą. Siedem różnic. Postaw swoje kobietę z protestu przeciwko Trybunałowi i kibola, który właśnie szykuje się na to, żeby rzucić tę główką policjant. No. Ale to moja małe szyderstwo. Ale mówiąc, wracając do naszego tematu, czy w ogóle z pana pragmatyki, z pana praktyki, z pana doświadczeń do Rzecznika Praw Obywatelskich trafiają funkcjonariusze, którzy czują się już absolutnie bezradni, wykorzystali wszelkie możliwe ich zdaniem, tak przynajmniej proszę mnie sprostować, jeśli moja diagnoza jest zbyt daleko idąca, którzy wykorzystali już wszystkie możliwości samodzielnego dochodzenia do sprawiedliwości i czy rzecznik jest im w stanie w ogóle pomóc, czy może system jest taki, że tacy funkcjonariusze są z góry skazani na porażkę, a to gorsza, pan powiedział swego czasu w wywiadzie dla Onetu takie słowa o tym, że koniec końców przegrani są i ci, którzy są
dręczeni ode mnie, znaczy jakoś tam powiedzmy, których dotykają te postępowania dyscyplinarne, tak można powiedzieć, dyplomatycznie, jak i przełożeni. Czy mógłby pan powiedzieć, to te słowa padły już w 2018 roku, mógłby pan to rozwinąć i powiedzieć nam, czy cokolwiek się zmieniło na lepsze lub gorsze? No i gdybym miał to oceniać, to chyba jednak na gorsze, bardziej ostentacyjne chyba to są zachowania, ale mówimy generalnie o relacjach interpersonalnych. Jeżeli są jakieś sytuacje konfliktowe w jednostce i podwładni zaczynają z przełożonymi gdzieś tam w jakiś sposób walczyć, i mobbing to jest ostatnio bardzo popularne określenie na tego typu historie, to zaczynają się po pewnym czasie pojawiać pozwy wzajemne o naruszenie dóbr osobistych najczęściej, bo się przy tym obrażają gdzieś, nie daj Boże pobiją. Jeżeli jest to jeszcze niewielka jednostka, to właściwie każdy wie o każdym wszystko, prawda? Czyli w sytuacji, jeżeli dochodzi do konfliktu i walka idzie o zwolnienie na przykład, a zaczynają się dyscyplinarki, to jest jakby taki pierwszy, znaczy może nie pierwszy, albo jakby część elementów pozwalających na zwolnienie gdzieś tam docelowo takiego podpadniętego funkcjonariusza, no to wyciągają wszyscy karty na stół. I się okazuje, że za uszami mają wszyscy i ostatecznie cierpi na tym cała formacja, bo to są sprawy wizerunkowo też i trudne. Później wychodzą właśnie różne brody. Gdzieś ktoś tam wykorzysta do celów prywatnych, nie wiem, z funduszu na przykład reprezentacyjnego albo, nie daj Boże, operacyjnego, i takie tego typu sytuacje dochodzą, postępowanie prokuratorskie, no i ostatecznie kończy się na tym, że zwalniani są ci policjanci, a na koniec przełożonego się zwalnia, bo już sobie nie radzi z jednostką, bo jest za głośno o tym. To jest oczywiście wszystko na tej zasadzie, na zasadzie odwołania, i gdzie nie wskazuje się powodów tego odwołania, ale skutek jest taki, że właściwie wszystkie osoby znajdują się poza służbą. Powiem panu taką historię świeżą stosunkowo, gdzie policjantka była molestowana seksualnie. Po tym, jak ta sprawa wyszła, no to się zaczęły w służbie i ona została, i ten molestujący. I zaczął się mobbing, bo no ona odmówiła z nim jakby relacji osobistych i on zaczął ją dręczyć, ona uciekła na zwolnienia lekarskie w pewnym momencie, jak już sobie nie dawała rady, związane z nerwicą historię. Sprawa skończyła się skazaniem prawomocnym tego na molestującego i zwolnieniem oczywiście ze służby. Natomiast przez to, że ona chodziła jednak po lekarzach, bo ten mobbing spowodował u niej rozstrój zdrowia, nie było jej w służbie. I po pewnym czasie, po kilku latach policzono, że jej w tej służbie nie było dosyć długo jednak. I uruchomiona jest taka procedura w policji, zwolnienie ze względu na ważny interes służby. I jeżeli pan prześledzi orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie, no to sądy badają legalność, zgodność z prawem. Nie patrzą tylko zwolnienia lekarskie, i sądy uważają, że jeżeli nie ma, że ta nieobecność nie ma znaczenia, czy ta nieobecność jest zawiniona policjanta, czy nie zawiniona. Ona po prostu jest. I w tym czasie, kiedy tego policjanta czy policjantki nie ma w służbie, ktoś musi za nich pracować, prawda? Czyli interes służby cierpi tak czy siak za tym, przez to, że kogoś tam nie ma w służbie, w związku z czym interes służby przemawia za zwolnieniem i się zwalnia po prostu takie osoby. I teraz, jeżeli by do ustawy wprowadzić przepis o obowiązku przeciwdziałania mobbingowi, tak na zasadach ogólnych policjanci mieliby możliwość występowania ze stosownym powództwem, wówczas mogliby wskazać, to oczywiście dla celów odszkodowawczych, zadośćuczynienia, mogliby wskazywać, że ten rozstrój zdrowia był spowodowany no jednak tym zachowaniem tego mobbera, prawda? Mogliby merytorycznie jakby powiązać ten swój rozstrój zdrowia z tym, co ich spotkało w służbie. A policja powinna ponieść za to odpowiedzialność, bo na pewne stanowiska
skoro wyznacza na pewne stanowiska osoby, które dopuszczają się właśnie takich mobbingowych sytuacji, no to za ich uczynki powinna ponosić odpowiedzialność. Póki co jest tak, że policjant może pozwać o naruszenie dóbr osobistych i może ścigać tego człowieka, którego zwolniono jest na emeryturze, ale policji nic do tego. Mnie to nie obchodzi, bo już są poza służby, a za chwilę będzie ten ciemień żony, bo był na zwolnieniach lekarskich. I tutaj systemowo to nie gra. Nie? Więc rzecznik jakby patrzy przez ten pryzmat na te historie indywidualne. To nie jest adwokat, który jakby pomaga w konkretnych sprawach, tylko patrzy, czy organy państwa działają w trakcie tego, czy to wszystko we właściwy sposób się spina ze sobą. I tam, gdzie to się nie spina, to wtedy jest szansa, działają, żeby... Panie naczelniku, działają? Nie, no nie, dzięki temu mam pracę. Pan jeszcze powiedział, kiedy policjant ma problemy z przełożonymi, to szybko traci wszystkich kolegów, zaczyna walczyć z systemem, ale ten system go zjada. Ja, kiedy to przeczytałem, przypomniał mi się stary, ale bardzo dobry film Serpico z Alem Pacino, który był jedynym nieprzekupnym policjantem bodajże w Nowym Jorku. Wszystkim polecam, nie jest to film z happy endem, ale na pewno buduje dużo pytań, które warto sobie zadać. Ale jeżeli ten system nie działa i mamy też do czynienia z narastającą presją ze strony policji, to zadam panu takie trochę osobiste pytanie, ponieważ tak jak wracam do ostatniego zawieszenia, 6 funkcjonariuszy z Żoliborza, wiem, że rzecznik próbuje to badać, idzie jak po grudzie, bo no, wygląda na serię różnych wymyków i uników, ale z jednej strony mamy to postępowanie, z drugiej strony nie słyszymy o postępowaniach dyscyplinarnych, o których też alarmował rzecznik, znaczy o przekroczeniach uprawnień, o których alarmował rzecznik, czyli gazowanie ludzi, nadużywanie środków przymusu bezpośredniego, o tych dyscyplinarkach nie słyszymy. Czy to jest prawidłowość, czy to jest nihilnowi i czy my możemy cokolwiek jako obywatele zrobić w tej sprawie, a przynajmniej mieć jakiś osąd w tej sytuacji? To moje ostatnie pytanie. Ja może powiem, co my możemy zrobić, jakie są tryby postępowania. Więc po pierwsze jest postępowanie skargowe. Ono jest prowadzone w trybie przepisów KPA. Na tej zasadzie jest tam taki rozdział poświęcony skargom. Każdy obywatel, który jest niezadowolony z interwencji policyjnej, może zaskarżyć do przełożonego, czyli nie wiem, komendanta stołecznego, czy komendanta rejonowego, w zależności od tego, gdzie to miało miejsce, prawda? Może sobie ocenić. Nawet jeżeli pomyli, to organ powinien przekazać według właściwości do sprawy, więc ta skarga trafi ostatecznie do właściwego organu, który ją rozpatrzy. I tam jakby koordynator skargowy, który rozpatruje tę sprawę, no może dojść do wniosku, że gdzieś tam naruszono dyscyplinę służbową, informuje jakby w sprawozdaniu, no, ale musi też i odpowiedzieć, oczywiście w określonym terminie skarżący. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Ono się oczywiście może nastąpić na wniosek pokrzywdzonego. Czyli jeżeli w wyniku działania konkretnego policjanta ktoś został pokrzywdzony, może zwrócić się do policji, tak jak w trybie skargowym, z prośbą o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. W przypadku odmowy tego wszczęcia, policja powinna powiadomić obywatela o tym, że odmawia wszczęcia, wówczas on się może zażalić do organu wyższego rzędu, nie? Czyli jeżeli to jest komendant stołeczny, to do komendanta głównego, prawda? W zależności czy powiat, to do wojewódzkiej na tej zasadzie. I w przypadku wszczęcia postępowania właśnie na wniosek pokrzywdzonego, to policja powinna też i powiadomić tego pokrzywdzonego o orzeczeniu. Takie zapadło też, czyli na koniec. Nie ma on jakby udziału, to znaczy oczywiście oni mogą go poprosić, żeby zeznawał w charakterze świadka czy w charakterze pokrzywdzonego w tym postępowaniu, ale to jest jakby inna inszość, nie? Więc są dwa tryby jakby podsumowując ten wątek, nie? Pierwszy tryb skargowy, z którego może wynikać też i dyscyplinarne postępowanie, ale ono wówczas nie następuje na wniosek pokrzywdzonego. I drugi tryb to jest ten właśnie postępowania, jeżeli, bo
oczywiście czasem może zdarzyć się, że obywatel nie wie, co to za policjant. No, szczególnie gdzieś tam na protestach, bo tam nie ma ani imion, ani nazwisk. Jeżeli wystąpi, no to o wszczęcie takiego postępowania, to przełożony właściwy w sprawach dyscyplinarnych ma możliwość przeprowadzenia czynności wyjaśniających i w toku tych czynności może próbować ustalić, który to łobuz gdzieś tam nabroił, prawda? I w zależności od tego wyników wszcząć dyscyplinarkę albo odmówić, no to już jakby zależy od indywidualnej sprawy. Mhm. No nic, panie naczelniku, mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, ale bez budowania świadomości i wrażliwości obywateli na tego typu sytuacje będzie ciężko, a chyba wizerunek policji i empatia z policjantami raczej maleje niż wzrasta po ostatnich wydarzeniach. Dziękuję bardzo, że mogą ci funkcjonariusze przynajmniej do was się zwrócić i szukać pomocy i życzę wytrwałości w pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam. Kłaniam się. Dziękuję. A teraz, moi drodzy, zapowiadana, bardzo przeze mnie oczekiwana rozmowa z panem senatorem Krzysztofem Brejzą, który najpierw nawiąże do naszego tematu, ponieważ odkrył pewną ciekawą sytuację wśród oficerów Biura Operacji Antyterrorystycznych, antyterrorystów, która moim zdaniem zasługuje na dużo większą refleksję niż podjęły tę refleksję media. Dobry wieczór, panie senatorze. Dobry wieczór, panie redaktorze i dobry wieczór państwu. Miło gościć. Retetarianie się nazywa ta społeczność, rośnie, tak. Więc tak. Panie wspaniałej społeczności gościć. Dziękuję bardzo. To bardzo miłe. Już pan nas kupił, nie tylko forum, ale mówiąc zupełnie poważnie. Karty na stół, Biuro Operacji Antyterrorystycznych skierowane na protesty, wcześniej używane głównie przy okazji starć z kibolami, nie są to najbardziej spokojni ludzie, nagle są kierowani przeciwko kobietom. W międzyczasie zmienia się ich trochę sytuacja finansowa. Pojawia się taki ciekawy dodatek, który dzięki Bogu, moim zdaniem, pan odnalazł. Może nam pan powiedzieć coś więcej o okolicznościach przyznania tego dodatku i dlaczego on jest taki ważny? Tak, no to jest dodatek też i dla funkcjonariuszy prewencji, ale przede wszystkim dla antyterrorystów. To jest ten słynny dodatek 1500 zł plus, różne też informacje krążyły. Natomiast taki dodatek, co istotne, warto zwrócić na czas. Wprowadzono go w dniach, kiedy rozkręcały się protesty strajków kobiet. I motywacją tego były problemy Komendy Stołecznej Policji w zabezpieczeniu coraz to większych wystąpień kobiet i wspierających je mężczyzn w obronie słusznych oczywiście praw kobiet. Wpadli panowie w popłoch. Okazało się, że liczba wakatów w Komendzie Stołecznej Policji jest ogromna. Są tak duże problemy, że nie da się tych luk kadrowych zapchać ściąganymi posiłkami z innych garnizonów. No i najprościej było rzucić antyterrorystów do tego. Z rzeczą nieodpowiedzialną, szkodliwą i wszyscy wiemy, jak się to skończyło. No i panowie wpadli na pomysł, żeby taki dodatek pałkowy motywacyjny, plus, ja bym powiedział. Motywacyjny, pałkowy plus. Pan troszeczkę opuścił kamerę, bo nie widzimy pana ust, a niektórzy, którzy na przykład tak czytają z ruchu warkę, mogą mieć ten problem. Panie senatorze, jak pan ocenia w ogóle nadzór nad policją? Pan się swego czasu interesował wieloma nieoczywistymi zagadnieniami dotyczącymi służby. Policja jest dzisiaj bardzo ważnym orężem władzy. Niedługo też będę publikował statystyki, które jasno pokazują, że awans komendanta stołecznego policji, który, moi drodzy, pan Paweł Dobrodziej niedawno został zastępcą komendanta głównego. Niektóre media pisały, że dlatego, że sobie nie poradził.
nie, potem podając, że jednak to była nagroda, miałem taki dysonans poznawczy, miałem czytając niektóre publikacje. Jak pan ocenia to, co się działo na ulicach Polski i w ogóle stopień, bym powiedział, podległości formacji w stosunku do jednej siły politycznej? Znaczy, minął czas apolityczności policji. Przecież od czego rozpoczynaliśmy w wolnej Polsce? Od rok 90. Wszyscy pamiętacie państwo, jaką opinię miała wtedy nowo tworzona policja. No, dziedziczyła niestety opinię milicji obywatelskiej. Żarty o milicjantach, opinię o ZOMO. I mam niestety wrażenie takie, że PiS wyrządził niebywałą, ogromną szkodę policji, która akurat na tle innych służb, zwłaszcza tych służb specjalnych, trzymała się całkiem nieźle jeszcze przez kilka lat. Były incydenty bardzo poważne. Ja przypominam sobie też swoje wystąpienie, swoje skandalicznego zakucia Władysława Frasyniuka, wysłania do niego przecież specgrupy też z Warszawy. Też zauważcie państwo, z jak dużą liczbą afer łamania standardów też mam do czynienia za ich rządów, że tego o tych wydarzeniach już niemalże nie pamiętamy. Ja to nazywam krytyki, to, że oni postanowili tyle przykładów mieć swojej działalności krytycznej, że nie jesteś w stanie tego skonsumować wszystkiego na razie. Tak, i człowiek gubi się w tym wszystkim. Natomiast no, ostatnie miesiące to jest już zupełne zdruzgotanie opinii o policji i trzeba będzie kolejnych lat 10-15, żeby odbudować tę markę. I to widać po problemach ich kadrowych. Liczba wakatów jest ogromna. W samym garnizonie warszawskim to jest bodajże 1000 wakatów. 1200 w skali ogólnopolskiej to jest około 10 tysięcy. No, i powiedzmy sobie, bo to też, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale to jest bardzo istotne, żeby Polacy sobie uświadomili, co te wakaty znaczą. Jeżeli no mamy liczbę policjantów, która jest potrzebna do tego, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo obywateli, przy okazji część z tej liczby, dość znaczną część policjantów kieruje się na ochronę miesięcznic, ochronę parlamentu, ochronę domu na Żoliborzu Jarosława Kaczyńskiego, to potem tych policjantów brakuje tam, gdzie przestępcy widzą, że ich brakuje, więc tam będą uderzać. I ludzie sobie nie zdają sprawy. Tak jest. Wakaty to nie sucha statystyka. Tak? Wakaty to jest brak policji, brak obsady kadrowej. Nie wiem, w Rzeszowie, Katowicach, Sosnowcu, Olsztynie, Gdańsku czy Szczecinie. Nie dość, że brak obsady kadrowej, to wysyłanie też ludzi od pracy kryminalnej do wykonywania funkcji prewencyjnych, straszne zawirowania personalne, zawirowania organizacyjne. Ale czego przestraszyła się władza? No, władza przestraszyła się przede wszystkim tego, co warto podnosić też, i tu jest apel do nas wszystkich też, i do państwa, do dziennikarzy, i do polityków. To były największe w historii współczesnej Polski, I są, bo one trwają dalej, demonstracje obywateli przeciwko władzy. Nie było tak powszechnych i tak dużych wystąpień ani w roku 80, ani w roku w stanie wojennym w trakcie trzeciomajowych demonstracji, nie mówiąc już o II Rzeczpospolitej. I tego oni się przestraszyli, że dotrze do ludzi to, jak powszechny charakter mają te wystąpienia. Nie tylko Gdańsk, Warszawa, duże metropolie, średnie miasta, ale również nieduże Mogilno, Strzelno, Gniewkowo, w którym po kilkadziesiąt, po kilkaset osób, Barcin, w którym byłem akurat, po kilkaset osób szło i wyrażało swój stosunek do PiS, niezbyt przychylny. I to były wystąpienia ludzi, którzy wyszli w obronie swoich żon, partnerek, sióstr, córek, ale również przeciwko ich arogancji, przeciwko bucie tej władzy. I tego tak bardzo przestraszył się Jarosław Kaczyński, stąd też taka radykalizacja, próby nacisku, niestety też skutecznego, do rozprawienia się z osobami, które mają uwagę protestować na ulicach.
Tak. Panie senatorze, zostawmy na sekundę policję, bo to jest. Ja jestem dużym fanem pana działalności, ponieważ pokazuje pan, że nawet jedna osoba jest w stanie zrobić różnicę. Nawet w strukturach politycznych, które są niekoniecznie bardzo dynamiczne, o czym piszą też nasi forumowicze, którzy chcieliby porozmawiać o programie Koalicji Obywatelskiej, ale zacznijmy od pana. Rozmawialiśmy przed programem o takim syndromie, czy też powtarzającej się sytuacji władzy, która tworzy problemy, potem je rozwiązuje spektakularnie, to trwa parę dni, a przy okazji realne problemy i sprawy, które powinny być znane opinii publicznej, zostają gdzieś zamiecione pod dywan. Pan podawał szereg przykładów i chciałbym, żeby pan się podzielił tymi przykładami z naszymi resetarianami i widzami. Dziękuję panie redaktorze, ta władza ma to do siebie, że wprowadza kozę i wyprowadza kozę. Jest niemalże takie wielkie... Super. Jak już kozy nie ma, to jest super. Takim moim ulubionym przykładem z ostatnich dni to był wielki entuzjazm dlatego, że władza uwolniła z aresztów domowych małe dzieci, które nie mogły wychodzić wcześniej. Wskutek prawa, które ta władza wprowadziła. Tak. To jest wielka hodowla kóz, w zasadzie to jest stado kóz, wpędzane, wyprowadzane. I bardzo mi zależy w tej działalności, żeby nie tracić z celownika istoty rzeczy. Dzisiejszy przykład to jest też odpowiedź z Ministerstwa Budownictwa w sprawie spółki Polskie Domy Drewniane. Przecież oni obiecali 3 lata temu, że powstanie do roku 2019 5000 domów drewnianych. Sprawdziłem dzisiaj odpowiedź zero. Różnego rodzaju fundusze, które obiecuje sam premier w kampanii wyborczej. Fundusz modernizacji szpitali. Ten fundusz nie powstał. Fundusz inwestycji w szkołę. Ten fundusz nie powstał. Fundusz patriotyczny. Nie ma go. Pieniądze przekazywane do ojca Tadeusza Rydzyka, to też jest... Tak, proszę o tym powiedzieć, bo to ostatnie... Że w czasie pandemii ojciec Tadeusz Rydzyk potrafi nawet wyciągnąć swoje lepkie rączki po pieniądze z Ministerstwa Zdrowia. Pan ustalił. Tak, pod jakby pretekstem spotów jakichś edukacyjnych w kampanii antynowotworowej w mediach ojca Tadeusza Rydzyka przekazano w latach 2016-2018 milion złotych. Ja to nagłosiłem w 2019 roku w interwencji. I przez rok jakby te pieniądze nie były przekazywane. Ostatnio wróciłem jakby do tego tematu, przeglądając archiwum i wracając w tych zapytaniach do różnego rodzaju ministerstw i okazało się, że oczywiście z wszystkich ministerstw popłynęły pieniądze i niestety Ministerstwo Zdrowia w roku pandemii przekazało 400 tysięcy złotych fundacji ojca Tadeusza Rydzyka. I zachodzi takie pytanie, czy w sytuacji, w której obywatele w marcu, kwietniu, maju wyciągali stare maszyny do szycia, szyli maseczki, organizowali zbiórki, kupowali medykom wodę, artykuły spożywcze, podstawowy sprzęt ochronny, którego brakowało, bo nie było pieniędzy, naprawdę Ministerstwo Zdrowia nie ma większych wydatków niż pompowanie kasy wraz z innymi ministerstwami, agencjami, instytucjami do ojca Tadeusza Rydzyka. Ale kolejny wątek to jest cała też działalność podkomisji smoleńskiej. Na bieżąco monitoruje jej funkcjonowanie. Mimo, że oni bardzo by chcieli, żeby ten temat przyschnął. Komisja do spraw, to jest pozostałość po wielkiej akcji poszukiwania winy Donalda Tuska, bo do tego się sprowadza, co zresztą swego czasu jak Bartłomiej Misiewicz, szczerze w klubie Wow w Białymstoku opowiadając, że tam Putin, ważne, że to Tusk zrobił, ale mówiąc, znaczy mówię, podnoszę to, bo in vino veritas, ale mówiąc wprost, podkomisja, która wcześniej była komisją, podkomisja smoleńska działa już, nie wiem, 5 lat, tak? Nie wiemy za bardzo, co robi, nie wiemy za bardzo, na co te pieniądze wydaje, które wydają się być dość spore i też nie wiemy, kiedy się zakończy, ale absurd jej działalności widzimy właśnie między innymi dzięki pana interwencjom. Dziękuję, właśnie zależy mi na tym, że tak skrótowo kilka obszarów państwa pokazać, gdzie jest ta właśnie istota rzeczy.
Podkomisja Smoleńska to były przecież obietnice ministra Waszczykowskiego z 2017 roku z lutego, że wystąpią ze skargą o zwrot Tupolewa przeciwko rosyjskiemu śledztwu do Trybunału w Hadze. Wszyscy pamiętaliśmy przecież tak. Ich ataki wobec Platformy, wobec Tuska, że to śledztwo nie jest skarżone. Obietnice, jak dojdą do władzy, złożą skargę i zrobią porządek. Szanowni widzowie, od 3 lat ta skarga, ponad 3 lat, blisko 4, ta skarga jest gotowa. I udzielają mi odpowiedź co pół roku, że trwają cały czas analizy, czy złożyć, czy nie. W końcu zapytałem, to kto te analizy prowadzi, kto podejmie decyzję. No to mi MSZ odpisuje, że decyzję podejmie premier Morawiecki, to jest decyzja rządu. Pisze do rządu, rząd, do KPRM-u, przepraszam, do premiera, premier odpisuje, że decyzję tak naprawdę podejmie MSZ. Tak poważna sprawa, tak poważne zarzuty fundamentalne dyplomatycznej, mordu, zamachu, insynuacje podłe, że środowisko Platformy mogło za tym jakoś stać. Przecież ci ludzie to mówią i mówili przez lata. Druga rzecz to są oczywiście koszty. Nie chcą tych kosztów ujawnić. Ministerstwo Obrony Narodowej rzekomo nie wie, ile wydano na te podkomisje. Kolejna ich obietnica to było umiędzynarodowienie śledztwa. Przez 5 lat mówili, że zrobią wszystko, żeby śledztwo umiędzynarodowić. Wystąpiłem do MSZ-u, do premiera, do MON-u i do przewodniczącego podkomisji. Nie zrobili nic. Nie wystąpili do ani jednego rządu innego państwa o delegowanie członka właściwej komisji zagranicznej lub powołanie wspólnej takiej komisji. Panie senatorze, dlaczego tak jest? Jak pan myśli? Bo jedna rzecz to rozmywanie odpowiedzialności. O tym rozmawiałem też z moimi poprzednimi rozmówcami. Podawałem kilka przykładów, czyli nie wiadomo nawet, jaki prokurator prowadzi poszczególne postępowania. Ministerstwa odpisują mi, podpisując się zespół prasowy. Ja pytam potem zespole prasowy, a co myślisz na dany temat? Ale mówiąc zupełnie poważnie, dlaczego tak jest? Znaczy, bo ja rozumiem, że częściowo te obietnice, o których mówiliśmy, na przykład domy drewniane, no to rzucamy obietnicę na wiatr, nikt nas nie sprawdzi, jakoś to robimy. Ale tutaj jakby te deklaracje są dość istotne i też przez niektórych monitorowane, szczególnie tak zwany lud pisowski, lud smoleński, i oni tego nie robią. Jaki wniosek? No to jest bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie, dlaczego ci ludzie... A jak pan myśli? Bo też nasi forumowicze tutaj aktywnie bardzo się włączyli w dyskusję, pozdrawiają pana. Również pozdrowienia dla wszystkich, wszystkich państwa. No pytanie, dlaczego ludzie forsujący te teorie, ten elektorat przecież nie naciska na nich. Dlaczego on nie egzekwuje od Antoniego Macierewicza, od premiera, publikacji raportu, który jest gotowy? O co w tym wszystkim chodzi? Ja wiem, że część jakby grup budujących, tworzących te filmy spiskowe, piszących książki, wydających jakieś publikacje, ja nie wykluczam i takie były informacje, że ci ludzie zarabiali na tym. W pewnym momencie zrobił się wokół tego pewien taki biznes nawet. Ale doszli do władzy, mają wszelkie instrumenty i nawet nie próbują tych instrumentów wykorzystać. Podobna sytuacja z IPN-em. Słychać, bo trochę tak. Straciliśmy zasięg. Tak, bo my jesteśmy systematycznie. Pan nie słyszy, panie redaktorze? Ja pana słyszę, systematycznie nas zagłuszają służby pisowskie. Halo? 17 słuchawki zmieniam. Mam nadzieję, że zaraz się poprawimy, panie senatorze, już teraz, czy pan mnie słyszy? Słyszy mnie pan teraz? Tak, słyszę IPN teraz jest. IPN. Tak, już momencik. Spokojnie. Nie miałem problem z zasięgiem, przepraszam. Wystąpiłem również z serią interwencji do IPN-u, badając i egzekwując wszystkie ich zapowiedzi i poruszane takie słynne sprawy przez nich. Sprawa bardzo ważna i bardzo poważnie rzecz traktowana przez część publicystów, która teraz nie jest w ogóle przez nich poruszana. To jest sprawa mordu na księdzu Jerzym Popiełuszce. Przecież my przez lata słyszeliśmy i budowane były takie tezy podważające ustalenia procesu toruńskiego. IPN pisowski ma obecnie 450 milionów złotych budżetu. Więcej niż agencja wywiadu. To też jest. No proszę, więcej niż agencja wywiadu. Naprawdę przy takim rozwoju technik kryminalistycznych, powrotu przez wyspecjalizowane służby do wielu spraw sprzed wielu lat,
naprawdę można wszystkie te rzeczy zbadać. Ja dostaję taką ogólną odpowiedź, że postępowanie dalej się... No, pytany przeze mnie w trakcie obrad Senatu, nie ma zielonego pojęcia, kiedy się zakończy, jakie są jego ustalenia. Wypytuję też, wypytywałem o sprawę odkrytą, tutaj muszę podkreślić przez szacunek dla redaktora TVN24 Roberta Zielińskiego, no to była rzecz skandaliczna. W 2006 roku za rządów PiS, kiedy kierowano akt oskarżenia w sprawie zbrodni stanu wojennego, wykreślono z tego aktu oskarżenia generała Michała Janiszewskiego, prawą rękę generała Jaruzelskiego. Zrobił to związany z tamtym środowiskiem. To ja jeszcze dorzucę, bo to jest szalenie ciekawe. Prokurator. Ten generał, ale to ja muszę to powiedzieć, bardzo przepraszam, że wchodzę w słowo, ale to są wyjątkowo ważne sytuacje. To jest ten sam generał, którego sekretarką była pani Basia. To jest ta sama sekretarka, która potwierdzam, od lat prowadziła Jarosława Kaczyńskiego. No taki tak przypadek. Jest. Taki przypadek. Tak jest i poszedłem jakby drogą tych przypadków dwutorowo. Jedna sprawa, dociskałem jakby IPN o przyczyny. Toczyli długie postępowanie dyscyplinarne. Wreszcie jakąś tam panią prokurator nadzorującą to ukarano upomnieniem bodajże, ale Izba Dyscyplinarna PiS-owska w Sądzie Najwyższym teraz tę karę jakby podważyła kilka tygodni temu. A sprawa jest naprawdę skandaliczna. To znaczy prokurator prowadzący postępowanie uznał, że generał komunistyczny Janiszewski nie żyje i wykreślił, jest zmarł. Mimo że żył. Żył jeszcze chyba przez 9 lat. To się nie zdarza w sprawie kradzieży roweru, za przeproszeniem, albo radia z samochodu, a w tak podstawowej sprawie. I dziwi mnie tutaj, właśnie chciałem też podrążyć ten temat, ponieważ jakby tamtą stronę w ogóle ta sprawa nie poruszyła. Żaden, nie wiem, poseł, senator, dziennikarz propisowski tym się nie zajmował. A słyszeliśmy przez lata o bezradności państwa w rozliczaniu zbrodni komunistycznej. Nie było większego skandalu z rozliczeniem zbrodni komunistycznych w Polsce niż wykreślenie komunistycznego generała związanego zresztą z wojskami łączności w latach 60. 70. generała Janiszewskiego. Ale drugi aspekt, o którym pan mówił, to były też próby, dobijałem się do sprawy pani Barbary i przebiegu kariery służbowej. W 2016 roku. Zamieniam się w słuch. W 2016 roku wystąpiłem z interwencją oficjalną, taką poselską, prosząc o przedstawienie drogi zawodowej pani Barbary Skrzypek. Odpisała mi Beata Kempa, minister. Było to bardzo niemiła odpowiedź. Nie przedstawiła żadnych informacji, odmówiła ujawnienia jakby stanowisk zajmowanych w poszczególnych latach w Urzędzie Rady Ministrów PRL przez panią Barbarę Skrzypek, wręcz z jakimiś takimi złośliwymi wstawkami, że to jest chyba niegodne pytać o przebieg kariery urzędnika. Niegodne jest pytać o osobę, która jest tak naprawdę uchem igielnym, które albo przepuści informacje do Jarosława Kaczyńskiego, albo nie. Już nie mówię, że parzy mu kawę, ale różne zioła może te podawać. Ale to było... Panie redaktorze, wróciłem do sprawy po kilku miesiącach i stwierdziłem, że wyślę w takim razie pytanie jako poseł, ale w innym trybie, żeby nie trafiło to do ministra Kempy w trybie w linii politycznej, poseł minister, ale wysłałem w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. I o dziwo, oni się chyba nie połapali w KPRM-ie i udzielili mi odpowiedzi, przedstawiając pełną karierę pani Barbary w Urzędzie Rady Ministrów PRL. I to był wstrząs. Wtedy opublikowała to chyba Wirtualna Polska i wtedy opinia publiczna poznała dużo faktów. Mianowicie pani Barbara chyba we wrześniu roku 80, czyli po Karnawale Solidarności, trafia do Urzędu Rady Ministrów. Robi tam karierę sekretarki, między innymi jest oczywiście współpracownicą właśnie generała Michała Janiszewskiego, ale oskarżenia, bo rzekomo nie żył, chociaż łatwo było sprawdzić, że żyje. Tam rzekomo potem po wielu lat nie żył, ale tam jest jeden element, moim zdaniem bardzo ważny, to jest informacja o tym, że pracowała chyba w Kancelarii Tajnej Urzędu Rady Ministrów. A dlaczego pan uważa, że to jest ważne? Ponieważ w tamtym czasie osoby współpracujące, pracownicy takich kancelarii tajnych, nawet na szczeblu Rady Narodowej, odpowiednika gminy albo Urzędu Wojewódzkiego, jednego z 49, to były osoby
bardzo zaufane wobec władzy. I moim zdaniem, zdaniem też historyków, którzy komentowali wtedy jakby ten życiorys, Kancelaria Tajna Urzędu Rady Ministrów to było miejsce, do którego trafiały osoby najbardziej zweryfikowane ze zweryfikowanych i najbardziej zaufane z zaufanych. Ale to już zostawmy. Jasne. Znaczy, to na pewno będzie, ja mogę panu obiecać, że będę kontynuował ten temat. Zresztą też robię i nawet taki przypadek. Polecam, ale to jest właśnie, to jest to, panie redaktorze, na co pan zwrócił uwagę w pytaniu. Pewne rzeczy ich elektorat zamyka oczy. To jest niesamowite i to są rzeczy, które są priorytetami, największymi wartościami rzekomo dla nich. Tak? Rzekomy zamach w Smoleńsku, rzekomy antykomunizm, rzekome rozliczenie, odcięcie się od tych, którzy wtedy rządzili, pełnili bardzo ważne funkcje, mieli wpływ też na system bezpieczeństwa. No prokurator Piotrowicz został przecież sędzią Trybunału Konstytucyjnego, co dla mnie jest osobiście naplucie mi w twarz, ale jakoś to przeżyję. Jak czasami do... Dla nich tak, dla nich akurat nie, oni takie standardy. Jako ta jedyna antykomunistyczna formacja, tak? Tak. Hipokryzja jest rzeczywiście znamienna, ale jeszcze chciał pan powiedzieć o jakichś innych rzeczach, które między innymi... Chciałem tylko poprzeskakiwać po różnych segmentach. Tak. Zacząłem od mieszkań, ponieważ dla dużej części społeczeństwa, to wynika z wielu badań, mieszkalnictwo, brak dostępu do mieszkań, zwłaszcza dla ludzi młodych, jest bardzo dużym problemem. Dlatego dopytuję o Mieszkanie Plus, który jest projektem bardzo nieudanym, o te domy drewniane, ale z drugiej strony jest kwestia modernizacji wojska. My też nie mamy wiedzy, jak wielu rzeczy oni zaniedbali w doposażeniu naszego wojska, naszych sił zbrojnych. Jedna sprawa to są oczywiście śmigłowce, anulowanie, rozbicie tego kontraktu na Caracale. Ośmieszenie, atak taki hejterski na ten kontrakt, rozjechanie jego w mediach. Wszyscy pamiętacie państwo w 2016 roku, jak bardzo potrzebne byłyby chociażby helikoptery, to są ciężkie helikoptery, ale helikoptery, śmigłowce, które można by użyć w trakcie pandemii, w trakcie kryzysu, do przerzucania nawet pacjentów albo sprzętu medycznego z różnych miejsc, z różnych szpitali w Polsce obecnie. Tego sprzętu nie ma aż tak dużo. I dopytałem, ile śmigłowców tu w 2016 roku Antoni Macierewicz obiecywał, że w najbliższym czasie trafi 50 do 60 śmigłowców bojowych do sił zbrojnych. Dopytywałem o to pół roku temu. Trafiły dwa. Dwa? I perspektywa do roku 2022 jest taka, że trafią dodatkowe dwa. I to jest weryfikowanie tego. Plus oczywiście modernizacja starych czołgów T-72, bardzo istotna rzecz. Anulowali kontrakt z jednym z państw. Agencja Rezerw Materiałowych miała wycofane czołgi sprzedać, bardzo zniszczone, wyeksploatowane. Oni anulowali kontrakt i przywrócono stare T-72 do służby. Kupa pieniędzy jest pakowana w to, żeby te żelazne trumny, bo one nie mają żadnej wartości bojowej na współczesnym polu walki, żeby w takich czołgach polscy żołnierze służyli. Podobnie BWP-1, wozy też przestarzałe, historią sięgające lat 30., jeśli chodzi o technologię, też są modernizowane. Gdzie nie spojrzeć, nie mówiąc już o służbie zdrowia. Ostatnie dane wyciągnąłem z NFZ-u dotyczące diagnostyki i myślę, że wszyscy państwo też to potwierdzicie, że problemem jest oczywiście koronawirus, ale wielkim problemem jest to, że oni nie rozdzielili służby zdrowia, umożliwiając ludziom zdrowym, jeśli chodzi o koronawirusa, ale chorym na inne schorzenia, przebadanie się. Na przykład jeśli chodzi o mamografię, rok do roku liczba badań diagnostycznych spadła z 750 tysięcy do 500 tysięcy. To jest spadek o 250 tysięcy. O kilkadziesiąt tysięcy spadła kolonoskopia, kilkadziesiąt tysięcy mniej jest gastroskopii, koronografii. To są oczywiście suche liczby, ale za tym idzie dramat wielu, wielu ludzi, ponieważ jeśli chodzi o kolonoskopię albo gastroskopię, w części przypadków to są rzeczy, w których można wykryć chorobę nowotworową, a tu nie ma żartów. I w dużej części ta liczba zgonów, która jest w ostatnich miesiącach, wynika właśnie z tych zaniedbań w agonii służby zdrowia, do której oni doprowadzili.
Tak, i o tym się niestety nie mówi, tak? Ponieważ my mówimy właśnie o tych kozach, wprowadzanych, jest ważne i też jakby wielu z komentujących ma do pana pytania, ale zacznę może od jednego, który zadał Wagi, zapytał, skończymy pytaniem o rozliczenie PiS-u, od razu obiecuję naszym widzom. Ale zacznę od Waldiego, który pyta, dlaczego nie ma takich posłów i senatorów jak pan, którzy drążą w dokumentach, dociekają nadużyć władzy. PiS uprasza się o odpowiedź bez wygładzania. Chociaż mogę powiedzieć, że no, pana tropem, bo jednak pierwsi nie byli, poszli też Szczerba i Joński posłowie. I spektakularne mają efekty swojej działalności, jeśli chodzi o respiratory. Ale z czego to wynika? No, to pytanie Vox Populi zadał. Są, rzeczywiście jest Michał Szczerba, jest Darek Joński, jest grono posłów, którzy pracują mrówczo na różnych odcinkach. Tworzenie projektów ustaw, różnego rodzaju interwencje bezpośrednie. Każdy sprawdza się i działa tak, jak potrafi na swoim odcinku. Ale jest grono posłów rzeczywiście, którzy interweniują i korzystają z tego narzędzia. No, za to nam płacą, przepraszam, bo przecież ja dostaję środki również na biuro i czułbym się źle, gdyby to biuro nie funkcjonowało. A to są czasami sprawy, jeżeli mogę tylko tutaj jeszcze taką sprawę przedstawić, sprawa zabójstwa na pasach, wypadku drogowego, która była umorzona w województwie wielkopolskim. Działacz PiS-u potrącił na pasach człowieka i tę sprawę prokuratura tamtejsza, rejonowa umorzyła. I dopiero po moim wystąpieniu do prokuratury krajowej, prokuratura okręgowa zweryfikowała jeszcze raz tę sprawę i proszę sobie wyobrazić, że ostatecznie temu człowiekowi wszczęto śledztwo na nowo i ostatecznie człowiekowi postawiono zarzuty i ten działacz PiS-u, były już działacz PiS-u, w pierwszej instancji został skazany. I tylko zadaję sobie takie pytanie, jaka jest skala tego typu zjawisk w całej Polsce, ile takich rzeczy przechodzi płazem. Ale od tego właśnie są biura poselskie posłów i senatorów oczywiście opozycji i prosimy o zgłaszanie takich spraw, sygnalizowanie. Ja staram się osobiście też odpisywać państwu i interweniować na tyle, na ile się dostarczają, a tych sił jeszcze trochę jest. Panie senatorze, to też przekażę prośbę, która mnie zainspirowała. Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka napisała z prośbą do parlamentarzystów, czy ktoś mógłby nam wytłumaczyć, jak wygląda budżet. Krótkie filmiki, grafiki, które czasem robicie, są świetne. A na co idzie kasa, wiele osób chciałoby wiedzieć, jak sądzę, więc tutaj przekazuję taki głos do pana, ale też nawiążę do tego, co pan powiedział odnośnie tego wypadku. Rzeczywiście ja niestety podpisuję się pod pana obawami o tyle, że często mówimy w naszych programach, bo są to programy moje i naszej publiczności wspólne, często mówimy o tym, że nie ma sprawiedliwości, jeżeli ta sprawiedliwość, nawet jakby poszukiwanie sprawiedliwości zasadne, kierujemy tylko w jedną stronę, czyli w stronę naszych przeciwników. Ja jestem bardzo pryncypialny, jeśli chodzi o rozliczenia każdej formacji politycznej, ale jeżeli rozliczamy tylko tych, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi czy wrogami, nie wiem, już teraz się zmienia nomenklatura u prezesa, kiedyś było lajtowo, teraz już jest wróg i hołota i wszystko co najgorsze, ale to wtedy nie ma sprawiedliwości, także obserwuje pan rzeczywiście takie dysproporcje, bo jednym z grzechów, i tutaj będę już nawiązywał, bo też mamy jeszcze jedną gościnę, która będzie nam opowiadać o mandatach, ale pytania do pana i do pana jako reprezentanta Koalicji Obywatelskiej są takie dwa powtarzające się. Po pierwsze, dlaczego Koalicja Obywatelska jest taka nijaka i siedzi okrakiem w wielu sprawach? A po drugie, czy można liczyć na to, że rzeczywiście weźmiecie się za rozliczenie PiS po ewentualnych przegranych wyborach przez PiS? Pytanie jest o tyle zasadne, że jednak trudno nie pamiętać, że głosowanie nad Trybunałem Stanu dla Zbigniewa Ziobry no zostało przez Platformę zawalone spektakularnie. Być może dzisiaj Zbigniew Ziobro w ogóle nie mógłby zrobić połowy złych rzeczy, które zrobił, ale oczywiście spekulujemy. No niemniej jednak to był ważny fuck up,
powiem wprost, z Państwa strony. Nie mogę tego tak określić. Okej, proszę. Jeśli chodzi o koalicję, proszę zauważyć, w jakich warunkach my gramy na boisku. Naprawdę, to nie są warunki demokratyczne. Jesteśmy w połowie drogi do autorytaryzmu. Przy takim zaangażowaniu mediów tak zwanych publicznych, ale to są 2 miliardy złotych rzucone w szczucie, szkalowanie, atakowanie i propagowanie jakby linii PiS. To jest tak, jakby PiS-owi dodać do budżetu partii politycznej 2 miliardy złotych i zwolnić nawet ich z jakichkolwiek rozliczeń i odpowiedzialności za wydatkowanie tych kwot. Jeżeli chodzi o... Nie wiemy, jak to wydatkowanie, bo Sylwester w Zakopanem do dzisiaj nie wiadomo, ile kosztował, a jakby krążą legendy i mam nadzieję, że jednak te dokumenty nie zostaną zniszczone. I czy dowiemy się, czy moja ulubienica, tak zwana Magdalena Ogórek, rzeczywiście zarabia 1 000 000 złotych, czy może 2? Ja jestem przekonany, że państwo zdajecie sobie z tego sprawę, jak to wygląda i naprawdę dołożenie 2 miliardów złotych do budżetu partii politycznej drastycznie zmienia układ sił politycznych. Nie mówimy już o demokracji, mówimy o takim systemie też oligarchicznym, bo oprócz tego oczywiście są spółki Skarbu Państwa. Ta wielka rotacja, pan też zauważa te rotacje w spółkach Skarbu Państwa, odejścia prezesów po to tylko, żeby po pół roku albo po 8 miesiącach wypłacać im wielotysięczne odprawy. Ale jeśli chodzi o sam Trybunał Sprawiedliwości, ja byłem w komisji naciskowej Andrzeja Czumy. Nie oceniałem dobrze jakby koncepcji tej komisji, ale proszę zauważyć, że jakby te ustalenia nasze, tezy z raportu, który ja akurat przygotowywałem wspólnie z Agnieszką Hanajczyk, posłanką koalicji, wbrew Andrzejowi przegłosowaliśmy raport potwierdzający, że były naciski, to te tezy pokrywały się potem ustaleniami prokuratury rzeszowskiej. One też pokrywały się później z aktem oskarżenia i z wyrokiem dla ludzi, którzy teraz wrócili dzięki pomocy Duda biura prawnego. I to jest straszne, bo nie ma na to czasu, miejsca, ale jeżeli państwo przeczytacie w Google, czym była afera gruntowa, w jaki sposób organizowano te kampanie szczucia przeciwko Andrzejowi Leperowi, jakkolwiek byśmy się nie zgadzali z samoobroną, jak daleko byśmy byli na tych liniach politycznych, nie można tego robić. Kilkudziesięciu przesadzam, ale wielu posłów samoobrony było podsłuchiwanych. Andrzej Leper również jako wicepremier rządu był podsłuchiwany. Ukręcono przeciwko niemu prowokację, którą sąd uznał za nielegalną. Podrobiono dokumenty, wprowadzono w błąd różne instytucje, nielegalną kontrolę operacyjną, nielegalne podsłuchy stosowano tylko po to, żeby tego człowieka i zniszczyć. Rzeczywiście politycznie został zniszczony. Sąd próbował to ocenić. Doszło do wyroków, które zostały przez prezydenta wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika skasowane. Też bardzo wątpliwie się chodzi o podstawę konstytucyjną, ale ci ludzie wrócili. I jaką mamy gwarancję, że oni tych samych metod, tak perfidnych, jakie stosowali wobec Andrzeja Lepera. Jeszcze jedna taka refleksja, bo przypominam sobie śmierć Andrzeja Lepera. To była końcówka komisji naciskowej. To było kilka dni po tym właśnie, kiedy były ustalenia raportu. I pamiętam wtedy, jak chyba Zbigniew Ziobro wyszedł z grupą posłów PiS na korytarz i pamiętam, jak oni opłakiwali Andrzeja Lepera. To było bardzo niesmaczne. Po tym wszystkim, co jemu zrobiono, w jak perfidny sposób te pajęczyny tkali wokół niego. Gdzie oni, ja pamiętam materiały z kancelarii tajnej. Oczywiście nie mogę ich zdradzać teraz, ale uwierzcie mi państwo, podsłuchy, w których oni się tak lubują, te podsłuchy, którymi oplotli jego współpracowników, to wszystko było tak niegodne i tak niesmaczne. Szkoda naprawdę mówić.
Panie senatorze, jeszcze na koniec muszę powiedzieć, że pana wypowiedź o tych 2 miliardach zrobiła na mnie duże wrażenie, więc na pewno zrobię z niej mema, bo buduje moją wyobraźnię. Ale też chciałem, żeby pan powiedział, to jest jakby mój ukłon w pana stronę. Ponieważ swego czasu badałem rzeczywiście TVP dość wnikliwie, no i natknąłem się na osobę, człowieka, który był reporterem wtedy świeżo powstającego programu, już nawet nie pamiętam, nie chcę pamiętać, jak się nazywa, i ten program koncentrował się na ujawnianiu patologii klanu Brejzów. Ja chciałem spytać, jak pan, znaczy ten człowiek, to ja powiem od siebie, bo to sprawdziłem, niestety już nie było mi dane opisać tego, ale ten człowiek między innymi zasłynął tym, że zrobił zbiórkę na jakieś chore dziecko, która ta zbiórka się rozpłynęła gdzieś, i szereg różnych rzeczy, bardzo kontrowersyjna postać. Mówię o tym dlatego, że żeby stawiać poważne zarzuty, takie jakie wam stawiano na antenie propagandowej telewizji, no moim zdaniem, ja przynajmniej tak zostałem wychowany, albo nie wiem, taki się urodziłem, no trzeba być samemu w porządku. Pan znalazł się na celowniku po tym, jak pan ujawnił nagrody w rządzie, które realnie były drugą pensją dla ministrów. Te nagrody nam się, im się po prostu należały, wspominam wszystkim Beatę Szydło. Jak pan to znosi i jak w ogóle, czy w ogóle politycy mogą przeciwko takiej fali hejtu jakkolwiek się bronić? Bo ja powiem w moim imieniu odpowiedzialnie, że te zarzuty, które panu były stawiane, a też wiem od oficerów CBA, którzy badali różne wątpliwości i informacje, tak zwane anonimy, donosy, cynki odnośnie pana rodziny, no to oni weryfikowali je negatywnie i potem okazywało się, że tracili pracę, a nawet byli uważani albo kreowani na ludzi nienormalnych, znaczy zaburzonych psychicznie. Przepraszam za złe słowo. Ja oczywiście odczuwam to jako zemstę i to jest rzecz naturalna i tak się zastanawiam oczywiście, można mówić o tej aferze nagrodowej, ale wiem, że środowisko PiS-u było bardzo poruszone, między innymi właśnie drążeniem gdzieś tam sprawy pani Basi czy sprawy Srebrnej. Ja publikowałem akta z KRS-u, ujawniając jakby całą mechanikę kontroli spółki, jeśli chodzi o rolę Jarosława Kaczyńskiego i sterowanie przez kierowców, sekretarkę, majątkiem wielu kilkudziesięciu milionów złotych. Jeśli chodzi o nagonki na mnie, ja działam tak, jak potrafię, robię to, co mogę. W takich sprawach najbardziej skandalicznych wytaczałem pozwy, sprawy. W jednej ze spraw w trybie wyborczym jeden z pracowników został zobowiązany do przeproszenia mnie. Mija rok, nie przeprosił. A co to za redaktor? A co to za redaktor i za to miał przeprosić? To jest słynny korespondent z Niemiec. Też mam kolejną sprawę, która też w dziwnych perturbacjach nie może ruszyć już od roku. Pozew został złożony. Wpierw prowadzi to akurat moja żona. Dobrze wyliczyła jakby stawkę i sędzia stwierdził, że ta stawka jest błędnie przez nas ustalona. Potem się odwołaliśmy, sąd przyznał, że to sędzia się pomylił i mam nadzieję, że ta sprawa niebawem ruszy, ale jakby z ich strony jest to próba mszczenia się rodzinnego. Znaczy ja działam, to mszczą się na, nie wiem, moim tacie, mojej mamie. Moja mama była atakowana przez nich. Ostatnio bardzo często atakują moją małżonkę. Nie wiem dlaczego, nawet była bohaterką jednych z wiadomości i tweet. To jest niesamowita metoda, taka trochę bolszewicka. No, zemsty za moją działalność, że ja nikomu krzywdy nie robię. Ja tylko pytam, wyciągam informacje, realizuję swój obowiązek. Tak? No, senator opozycji ma nałożone przez swoich wyborców obowiązki. Głosowało na mnie 80 tysięcy wyborców i moim świętym obowiązkiem jest rozliczyć się z mojej pracy, a nie siedzieć na stołku spokojnie i przez 4 lata fajnie kadencję sobie przehulać. Ale spokojnie, no, trzeba robić swoje i iść do przodu.
No to ostatnie pytanie, tak naprawdę powtórzę je, chociaż jest, ja mógłbym sam na nie odpowiedzieć, ale powtórzę je, bo dotyczy tych rozliczeń. Czy gdyby pan Marek Jurkiewicz napisał, czy gdyby pan senator doszedł do władzy, przypomnę, że jesteśmy demokracją jeszcze, więc jednoosobowo nie powinno się sprawować władzy i nawet senatorowi Brejzie tego nie życzę, ale okej, okay, gdyby pan senator doszedł do władzy, gwarantuje pan, że Wąsik, Ziobro, Kamiński i TP staną przed sądem, co z Sasinem, rozumiem, że wybory, Szumowskim, rozumiem, że wiele spraw, ale choćby respiratory, Biereckim i oczywiście Pinokiem. Czy rzeczywiście jest na to szansa, żeby w pana ocenie, no bo jednak poprzednie 8 lat Platformy nie było okresem, w którym ktoś zostałby za te rządy pierwszego PiSu realnie ukarany, no poza Mariuszem Kamińskim, który rzeczywiście został skazany. To no mało... nie tylko tam, przecież i Wąsik i jeszcze dwóch innych funkcjonariuszy. Tak, tak, oczywiście. To były bardzo, i proszę zauważyć, to były bardzo surowe wyroki. Ja gwarantuję, że jako polityk zrobię wszystko, żeby standardów dochować. Ja jestem przeciwny jakby upolitycznianiu prokuratury z istoty rzeczy. Jestem zwolennikiem instytucji niezależnych. Im więcej niezależnych instytucji kontrolnych w państwie, tym lepiej. Tak się składa, że doktoryzowałem się z kontroli parlamentarnej nad służbami specjalnymi kilka lat temu i analizowałem jakby systemy kontrolne nad służbami specjalnymi w różnych państwach i w Niemczech funkcjonuje gremium wybierane przez posłów. Podobne instytucje funkcjonują we Francji, w Wielkiej Brytanii, nawet w Nowej Zelandii. I marzyłoby mi się powołanie takiej instytucji, tak jak zrobili Niemcy, wpisują sobie nawet podstawę do konstytucji. Oni poszli tak daleko, że zmodyfikowali przepisy konstytucji niemieckiej dotyczącej tajemnicy korespondencji. Uznali, że tajemnica korespondencji jest tak ważna, że trzeba specjalny organ powołać. I chciałbym, żeby powołany został organ złożony z 3-5 ekspertów, który będzie czuwać nad działalnością służb specjalnych, powoływany większością, nie wiem, 3/5 przez Sejm, przez autorytety, które będą nieruszalne, bo obecnie działalność służb, czy to CBA, ABW, czy służb wojskowych, jest zupełnie niekontrolowana. Kontrola parlamentarna realizowana przez posłów jest fikcyjna. Panowie sobie wchodzą do pokoju, sam byłem w tej komisji, ale obecnie zniesiono zasady rotacyjności przewodniczenia. Pan pamięta na pewno, to była pierwsza decyzja przed Trybunałem Konstytucyjnym, przed KRS-em, przed TVP, przed upolitycznieniem prokuratury. Oni poszli, pierwszą rzecz zrobili, pierwsza decyzja Kaczyńskiego, skasować rotacyjność przewodniczenia komisji. A to był dobry standard, wprowadzony w 1995 roku jeszcze przed SRD, że przewodniczącym komisji służb jest poseł opozycji. Tak, to jest bardzo ważne ciało parlamentarne. Zresztą, no, skoro zahaczył pan ten temat, no to ja jednak zapraszam na kolejną rozmowę na ten temat, bo uważam, że to bardzo ważne i rzeczywiście speckomisja była chyba jedynym takim organem, w którym można było w pewien sposób przynajmniej mieć wgląd w różne działania wasze wtedy jako opozycji. I nawet pamiętam, że poseł Marek Kopioła, który dzisiaj jest wiceszefem NIK-u, w jednej z sytuacji, nie pamiętam dokładnie której, mówił, że przeanalizowano tą sytuację i było ok, więc można było i to jakby jeżeli ma się realne informacje, to można wtedy realnie rozliczać. Panie senatorze, zamawiam pracę doktorską do lektury. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę. Mam nadzieję, że jeszcze pan do nas wróci. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrowienia serdeczne dla pana dziękuję. I państwa. Wszystkiego co dziękuję. Dobrego. Naszym gościem był senator Krzysztof Brejza, długo zapowiadany. Bardzo dziękuję za wizytę. I teraz przechodzimy do ostatniego bloku naszego spotkania Katarzis. A naszą gościnią będzie prawniczka Eliza Rutynowska, której hard ducha niezmiennie podziwiam i która opowie nam o ostatnim pomyśle pomocy obywatelom w jego... No dobrze, pani Elizo, bo dzisiaj mnie trochę szydera ogarnia. Pani Elizo, niech nam pani powie, jak przedstawia dobry wieczór
jak przedstawia założenia zmiany w prawie polegającej, mówiąc krótko, na zlikwidowaniu możliwości odmowy przyjęcia mandatu Prawo i Sprawiedliwość, bo znowu pomaga nam z tego, co słyszę, ponieważ jakby uzupełnia luki. Panie Lizo, proszę nam wytłumaczyć, na czym to polega i gdzie tu znowu jest pies pogrzebany. Tak, dzień dobry, znaczy dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. No dobrze, to bym powiedział, że znowu właśnie nas edukuje władza. W mojej ocenie ta ustawa chyba w takim razie ma być jakąś ustawą wychowawczą, wnioskując po tym, co zamieszczono w uzasadnieniu do druku 866 sejmowego. I tak, najważniejsze założenia. No to na pewno obiło się o uszy wszystkim państwu zaangażowanym słuchaczom, którzy też inne media również słyszą przez cały tydzień. Likwidacja w ogóle możliwości odmowy przyjęcia mandatu. Obecnie jest tak, że jeżeli nam pan władza oferuje mandat, możemy powiedzieć, że my nie widzimy, żebyśmy na przykład popełnili rzeczywiście to wykroczenie, które nam zarzuca, i w związku z tym odmawiamy przyjęcia mandatu. To wtedy trafia na ścieżkę sądową wraz z wnioskiem o ukaranie nas, no i sobie już to procedujemy w trybie sądowym. To jest, jak jest teraz. Nieprawdą jest to, co było powtarzane, że jeżeli mandat jest przyjęty, to już umarł w butach i nic się nie da z tym zrobić. Może, są wyjątki od tej zasady. Rzeczywiście może dojść do uchylenia takiego mandatu, na przykład jeżeli dojdzie do stwierdzenia, że podstawy, na jakich był wystawiony, były niekonstytucyjne, lub kiedy został wystawiony za czyn, który nie był wykroczeniem. Także to nie jest do końca tak, jak przekonywał między innymi pan wiceminister Warcho na konferencji prasowej. Druga rzecz, która nas powinna niezwykle zaniepokoić, to jest kwestia tego, że jeżeli dostaniemy ten mandat w ramach tych nowych zasad, które będą nas obowiązywać, mamy 7 dni na jego zaskarżenie. No i teraz 7 dni to jest, w zależności od tego, jak na to patrzymy, to jest i długo, i krótko. Jeżeli mówimy o tygodniu pracy, no to zazwyczaj ludzie uważają, że to jest ten 5 dni, to jest długo, a jeżeli mówimy o urlopie, to jest krótko. Ja bym porównała ten okres do zaskarżenia jako właśnie okres urlopowy, który nam bardzo szybko upłynie. Szczególnie jeżeli nie jesteśmy profesjonalnym pełnomocnikiem, prawnikiem lub nie mamy dostępu akurat do kogoś, kto się na tym zna. Policja i władza bagatelizują ten problem i na tego rodzaju zarzuty odpowiadają, no przecież tam po prostu wystarczy, że napisać, że się zaskarża, nie zgadza się z decyzją organu. Ale co jest innego jeszcze w tej ustawie? W projekcie ustawy jest tak zwana prekluzja dowodowa. To brzmi niezwykle skomplikowanie, ale w ludzkich słowach można to sprowadzić do tak naprawdę jednego stwierdzenia. Wszystkie dowody, które nam są znane w chwili zaskarżenia mandatu, muszą znaleźć się w tak zwanym pierwszym piśmie, czyli właśnie w tym naszym odwołaniu. Jakiekolwiek inne dowody będziemy mogli nawet powołać, dopiero jeżeli okaże się, że ich nie znaliśmy w momencie składania tego pierwszego odwołania. W związku z tym tak naprawdę mamy 7 dni na zgromadzenie dowodów na naszą niewinność, co jest kompletnym postawieniem na głowie całych tych gwarancji procesowych, które nam teraz przysługują jako obywatelom, i atak na nasze prawo do obrony i prawo do sądu. W proponowanej tutaj mechanizmie nam tak naprawdę funkcjonariusz znowu staje się takim panem władzą właśnie, czyli sam decyduje o naszej winie, sam decyduje o tym, że zaistniały podstawy do ukarania nas, i do tego jeszcze decyduje o wysokości kary. No tak nie może być, bo w Polsce, w demokratycznym państwie prawa, w rozumieniu artykułu 2 Konstytucji Polskiej, to sądy wymierzają sprawiedliwość. Oczywiście znowu mamy taki comeback ze strony władzy, że tutaj mamy możliwość oczywiście zaskarżenia tego, jeżeli się nie zgadzamy. No ale już ten początkowy nasz etap osądzenia nas nastał. My zostaliśmy uznani za winnego przez tego funkcjonariusza. To, że się odwołujemy,
co do zasady nie będzie wstrzymywało wykonalności tego mandatu. Tam jest tylko możliwość wstrzymania takiego mandatu przez sąd, ale z praktyki mówiąc, nie wierzę w to, że sąd zdąży wstrzymać nam ten mandat, zanim upłynie okres do jego zapłacenia, albo zanim wyegzekwują to już z naszego rachunku. Tego się najbardziej obawiam. I to, czego się jeszcze bardziej obawiam w związku z tym całym nowym projektem i ustawą, no to jest właśnie to, że wszyscy będziemy mieli to w tyle głowy. Czyli następne protesty, które się wydarzą, nawet jeżeli jesteśmy przekonani o tym, że zarzuty kierowane wobec protestujących, że chodzi, że jesteśmy na legalnych demonstracjach, a nie nielegalnych, tak jak twierdzi policja, no to skończy się tak, że ludzie po prostu stwierdzą, że ach, co ja będę się ładować, żeby dostać 500 zł. Potem się odwołam oczywiście, ale co z tego? Więc to jest cały szereg różnych ataków na nasze prawa, które są związane z tym potworkiem legislacyjnym, który znowu się pojawił. Pani Elizo, na szczęście z tego, co słychać, nawet w Zjednoczonej Prawicy ta ustawa nie znajduje powszechnego aplauzu. Niektórzy się zdziwili, że ją podpisali posłowie, to jest kuriozalne. Ale czy to nie jest tak, bo pani wielokrotnie wskazuje na takie przepisy, często przemycane, no ten nie jest przemycany, ale rozmawialiśmy wielokrotnie o takich wpychanych różnych kwiatkach do tarcz 2.0, 3.0, 4.0. Czy to pani się układa w jakąś spójną całość ze strony władzy, jeśli chodzi o legislację i czy widzi pani związek z protestami? Pani sama broniła wielu zatrzymywanych, wyślę potem pani na priwa i poproszę o komentarz. Statystyki policyjne, bo wygląda na to, że Warszawa przebiła całą resztę Polski w swoich różnych użyciach środków przymusu bezpośredniego o kilka długości, ale to o tym może następnym razem. Czy pani widzi taką konsekwencję w postępowaniu władzy w różnych pomysłach? Ustawa kagańcowa, to trochę może z innej bajki, ale też ustawa o bezkarności, teraz ustawa o mandatach, którą pani nam przedstawiła jako taką, która no powoduje, że znowu obywatel jest na straconej sytuacji. Ostatnie 2 minuty naszej audycji. Ja myślę, że mamy tutaj tak naprawdę do czynienia z ustawą kagańcową wobec obywateli, więc ona się niezwykle ładnie, że tak powiem, zwieńcza resztę działań naszej władzy. Uważam, że większość tych właśnie potworków legislacyjnych, jak ja to je nazywam, które dają wręcz nieograniczoną władzę lub poszerzają do granic możliwości władzę po stronie rządzących, czy też zbrojnych ramion, które w naszą stronę jako społeczeństwa wyciągają, czyli między innymi dając większe kompetencje policji, no to okazuje się, że raptem właśnie tak jak zresztą pan Brejza powiedział wcześniej, tak, no tutaj mamy do czynienia po prostu z takim marszem w kierunku autorytaryzmu i dlatego trzeba się sprzeciwiać przeciwko takim pomysłom, nawet jeżeli ktoś wychodzi i mówi, że podobne rozwiązania są przyjęte na przykład w postępowaniu mandatowym w Holandii, co zresztą jest oczywiście nadużyciem ze strony tutaj przedstawicieli władzy. Trzeba pamiętać o tym, że różnego rodzaju rozwiązania, które działają w państwach, gdzie mamy wzajemne zaufanie obywateli do państwa i mamy podstawy do tego zaufania obywateli i wobec państwa, inaczej będą funkcjonowały tam, a inaczej tu. Również jeżeli chodzi o to, że my się zrzekamy prawa do sądu, jeżeli przyjmujemy mandat. No tak, ale my możemy o tym zdecydować, prawda, że przyjmujemy ten mandat. A jeżeli wejdą te najnowsze pomysły w życie, no to znowu jesteśmy przymusowo stawiani w jakiejś pozycji przez władzę, a my jesteśmy zawsze w pozycji słabszej. W związku z tym, dlatego powinniśmy jak najgłośniej głosować przeciwko takim pomysłom, które do tego są przepychane jako projekty poselskie, nie wymagające chociażby wysłuchania publicznego, więc trzeba się temu po prostu sprzeciwiać. I pani Eliza jest przykładem, że można to robić głośno, spektakularnie, a co najważniejsze, skutecznie. Dziękuję bardzo pani Elizo, że znalazła pani czas. Naszą gościnią była Eliza Rutynowska, prawniczka, aktywistka prawnicza, bym powiedział, nawet z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Życzę dobrej nocy pani Elizo. Dziękuję. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Drodzy państwo, błyskawicznie minęło. Czekam na wasze komentarze, bardzo mnie ciekawi. Dzisiaj bardzo dynamiczną mieliśmy rozmowę. Mam nadzieję, że daliśmy wam do myślenia, że
szczególnie rozmowa z ekspertami, ale którzy pokazali dwie strony medalu. Z jednej strony policję od góry zarządzaną, jakie z tym mogą być problemy, jakie są wyzwania, a z drugiej strony no, słabą pozycję policjantów w ewentualnych sporach. Może rzeczywiście dla niektórych jedyną drogą jest rzucić legitymację i pożegnać się z służbą. Ale cóż, to każdy musi w swoim tak zwanym sumieniu ocenić. Dziękuję Wam bardzo za Wasze pytania, za udział w programie. Dziękuję Jarosławowi Zęby Wstaw. Dziękuję Bożenie Bredko, Krzysztof Olejnik. Kosmaty Wilk się pojawił, dziękuję. Kapitan Stratford, Katarzyna Zaręba Niedźwiecka, też bardzo dziękuję za propozycję, którą Pani złożyła. Uważam zresztą, że jest punkt i takie filmiki byłyby ważne. Cieszę się, że coraz więcej znanych osób z polskiej polityki, nie tylko, odwiedza Reset Obywatelski. Dzięki Wam na pewno będą robić to jeszcze chętniej. Dziękuję Wam serdecznie. Wracamy w przyszłym tygodniu. Ja się nazywam Radosław Gruca, reprezentuję Reset Obywatelski i kłaniam się wszystkim resetariankom i resetarianom. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Ciao. Reset Obywatelski.